Dzień dobry Państwu, to jest program Weszłopolski. Ja nazywam się Jan Mazurek i wciąż nie możemy się otrząsnąć po konferencji prasowej Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza. Trwają długie dyskusje, czy pytanie Wiktora Hrabąszcza z faktu było zasadne, czy nie. W uniwersum piłki nożnej pojawiła się influencerka i piosenkarka Julia Żugaj. Robert Lewandowski na to pytanie nie odpowiedział. I tak jak ja jestem zwolennikiem wielkim tego, żeby, żeby w polskiej piłce trwać przy tym takim nieco przaśnym klimacie, tak wydaje mi się, że po prostu na poziomie Roberta Wąskiego jednego z najwybitniejszych piłkarzy. XXI wieku, chyba bez podziału na kategorie narodowościowe, no to faktycznie to pytanie było trochę nietrafione. Szymon Janczyk, Jakub Białek i Przemysław Michalak. Zapraszam do dyskusji i teraz godzice. Dzień dobry. Na ten temat. Myślałem, że powiesz, że ty jesteś żugajką, bo tak zacząłeś. Tak. Czy jesteś, Janku, żugajką? Jestem w stanie powiedzieć wprost, jestem żugajką. Kimkolwiek jest żugajka, ale jestem żugajką, faktycznie. Jakoś aurą tajemnicy jest owiane to, co zrobił swoją, ze swoją formą Robert Lewandowski albo inaczej. Co zrobił, że w co zmienił swoim indywidualnym podejściu do zawodu, że ta forma e, jest tak wysoka teraz, że wrócił na dobre tory i znowu jest wielkim Robertem i może właśnie dostaliśmy odpowiedź. Może to faktycznie to. Ja bym się na poważnie zastanowił na tym. Wiesz, terenie. Robert Lewandowski ostatnio widziałem, Barcelona wrzucała jego playlistę meczową. Trzeba sprawdzić, czy tam przypadkiem nie ma utworów Julii Żuga i rozwiąże się. A mamy pewność, kwestia. że to jest piosenkarka, bo tak, powiedziałem przed tak piosenkarka. Piosenka. Względu, sprawdziłem że tak. Okay. No, We wstępie powiedziałem, że piosenkarka, Dobre. bo jestem dziennikarzem i sprawdziłem, sprawdziłem to. Już. Ale Brawo. Y, jesteśmy doświadczonymi dziennikarzami i wiemy, że jak ktoś coś dementuje albo nie odpowiada na pytania, to jest w tym jakiś y, taka prawdy. Też trzeba powiedzieć, że nowy rzecznik prasowy reprezentacji Polski tak. Emil Pański Emil zapytał Roberta Lewandowskiego o to, czy chce odpowiadać na to pytanie, więc niejako uprawnił go do nie odpowiadania na to pytanie. Robert mógł nie odpowiadać. Nie na miejscu, cenzura. Więc jest to cenzurowanie <grywa> poważnych mediów, ewidentnie. To prawda. Na stadionie narodowym jest Dominik Piechota, z którym się będziemy łączyć. Jeszcze nie teraz, bo chyba Dominik jeszcze nie jest gotowy. Będziemy sobie ten trening reprezentacji Polski otwarty pierwszy na zgrupowaniu oglądać live i, i dyskutować, ale zacznijmy od tego, czy wy się Wielkiej Estonii boicie. Czy jest strach przed Wielką Estonią? Jest pewien paradoks, bo reprezentacja Polski fatalnie wygląda, kiedy musi być faworytem w danym meczu i kiedy musi prowadzić grę, a z drugiej strony no, ciężko się bać Estonii. Więc z jednej mhm. strony mamy sytuację, w której jako faworyt powinniśmy czuć lekki niepokój, bo to nam nie idzie, ale z drugiej strony no, no, ciężko się bać Estonii po prostu. Jak się tak nieco zagłębisz w temat, no to. Nie da, nie, no nie da się bać kadry Estonii w tym momencie, bo nawet. Przemek, jutro y będzie też y na sk stronie. Skończysz potem myśl, bo, do, bo Dominik już dobra, z nami dobra, jest, a ten, ten trening trwa tylko 15 minut, więc łączmy na się ze Skype'em Dominika piechoty i będziemy łączyć się z Wami z treningu reprezentacji Polski. Yy, możesz przynajmniej kontynuować, a przerwiesz jak się pojawi, yy, pojawi yy, Dominik yy, Piechot. Rozmawiałem dzisiaj z Szymonem Góralskim, z, który śledzi te Bałtyckie Ligi i naprawdę się na tym zna. I nawet jego zdaniem kadra Estonii miała lepszy moment w 2021 roku, trochę w 2022, a obecnie no jest powiedzmy taką Estonią jak zazwyczaj. Czyli jest w stanie wygrać z Litwą, z Łotwą, z Maltą, z tego typu drużynami. A cokolwiek więcej z każdą inną drużyną, to już jest naprawdę duża niespodzianka. Nawet patrząc na skład tej drużyny, no to, to nawet na papierze nie ma się czego bać, bo jeżeli kapitanem jest prawie 40-letni Konstantin Wasiljew, to mówi, to mówi wszystko. Ale po fantastycznym sezonie Konstantin Wasiljew bo tam, double, double tam jest e sezon, e sezon na zasadzie roczny, czyli 2023 sezon miał 14 goli i 15 asyst. Albo 15 goli 14. Szczerze mówiąc, byłbym zdziwiony, gdyby w tamtej lidze, w tamtejszej lidze nie robił takich. On, takich, co se, Ale co sezon robi liczby, ale nie takie, bo sobie posprawdzałem i poprzedni raz takie liczby miał w 2019 roku, więc on jest naprawdę w gazie. Aczkolwiek no Właśnie, mówię bardziej ciekawostkowo, bo wiadomo, w tym, że, że się aktualnie obawia. nie jest w gazie, bo on leczył kontuzję w ostatnim czasie w. W tym sezonie, który już się zaczął mhm. w Estonii, opuścił wszystkie trzy mecze, także nie wiadomo, czy on w ogóle zagra. Tak, jest z nami Dominik Piechota ze Stadionu Narodowego Training Live reprezentacji Polski. Aktualnie się zaczyna. Witamy cię Dominiku serdecznie. Dzień dobry, cześć panowie. E czy zostałeś żugajką, powiedz nam to na wstępie. Zostałem. Właśnie tak że zrobiłem sobie kółko wokół boiska, bo musiałem rozchodzić to wszystko z tego cringe'u i Robert Lewandowski też poprosił początkowo właśnie takie tutaj kółko, bo po prostu powiedział, że skalę żenady wybiło bardzo mocno, ale muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego dobrego pytania na początek zgrupowania ciekawe, czy Michał Probierz wie o co chodzi, czy będzie po tym wszystkim googlował żugajki, o co chodzi. Więc no, mocny, mocny start grupowania, to na pewno. Co jeszcze z konferencji Roberta Lewandowskiego zostało Ci w głowie? Też oglądasz te mecze Barcelony, w ogóle Ligi Hiszpańskiej, wszystkie na co dzień, więc forma Roberta Lewandowskiego po tym meczu z Atletico jest chyba najlepsza. Może nawet odkąd pojawił się w Barcelonie, prawda? Wiesz co, wydaje mi się, że najlepsza była, jak dopiero przyszedł do Barcelony, czyli ten sam początek. Tak, zcięło nas, z, nas w Stadionie Narodowym. Niestety, strzelanie Narodowym. Niestety, żugajki na prawdopodobnie tam coś. Ach, tak to jest, jak się ze wsi nadaje, no trudno. Tak, ale blisko. Przynajmniej jest stąd. Kontynuujmy naszą dyskusję. Więc. Tak, tak. Kontynuuję, więc naprawdę ta forma jest teraz jest dobra i, i sam też powiedział o tym Robert, że. No tak naprawdę nie czuł się dawno tak komfortowo i zawsze tam gra wiele rzeczy i troszeczkę spadło tego ciśnienia mentalnie też poczuł się troszeczkę pewny. Też sam mówię o tym, że blokujesz się, kiedy wiele, wiele meczów nie trafiasz, kiedy jesteś krytykowany, kiedy też po prostu, no po prostu czujesz, że nie idzie, to też to się trochę nawarstwia z takim efektem kuli śniegowej, więc teraz w końcu jakby poczuł, że, że się odkuł, dostał nagrodę najlepszego piłkarza La Liga w lutym, strzelił w dwóch golach, w dwóch meczach z Napoli w Lidze Mistrzów, no naprawdę trafia w ważnych spotkaniach, bo czy to jest naprzeciw Panapoli, czy to właśnie... Atletico Madryt na, na Metropolitano, czy, czy to są spotkania naprawdę z potężnymi rywalami, to on jest tam i strzela, więc to jest ten taki kluczowy czynnik. No, opowiadał o tym, o czym już mówił też w u Mateusza Święcickiego w Eleven, że po prostu ta zmiana treningów, czyli przykręcenie śluby, śruby, po prostu bardziej intensywne trenowanie. Ja miałem okazję być w Barcelonie i miałem takie przeświadczenie, że te treningi nie są wcale jakieś takie wyjątkowo ciężkie, że szawid co jest tylko okazja, to daje zawodnikom wolne. I też na pewno ten styl pracy był zupełnie inny niż w bayernie Monachium, gdzie jednak była zawsze potężna dyscyplina, taka mocna charówka. W Barcelonie to też był taki luźniejszy styl, bo też raczej modliłeś się do tej gry z piłką, do tego, że to będzie dla ciebie ważniejsze. Teraz myślę, że to też się pozmieniało i sam Robert poczuł, że no musi tak indywidualnie postawić na mocniejsze dokręcenie śruby i naprawdę no nie mógł się nam chyba trafić lepszy moment niż ten, w którym jesteśmy aktualnie, jeżeli chodzi o jego dyspozycję, no bo jak sobie spojrzymy na 2024 rok, udziały bramkowe, tylko pięciu napastników w Europie wygląda lepiej niż on. Kylian Mbappé nieosiągalny, Jonathan David, Zlil, Harry Kane. No to jest tak naprawdę nazwiska, które wymienimy na palcach jednej ręki, które mają lepsze wyniki niż lewy. Vinicius Junior. No i na piątym miejscu właśnie Polak. Więc to też pokazuje, że wrócił na dobre. I to, że tak przez miesiące zasłużenie go krytykowaliśmy, to nie była kwestia wieku, tylko właśnie taka wypadkowa różnych rzeczy, jakichś ciężarów mentalnych i też takich fizycznych, braku pewności siebie, która teraz już wraca. I też ciekawe było to, że powiedział właśnie, że najtrudniej jest właśnie grać prosto w piłkę, a to przynosi najlepsze efekty. Mówi się trochę o tym, że w Barcelonie, przynajmniej tak się przyjęło przez lata, Robert, czy też przez te kilkanaście ostatnich miesięcy, Robert Lewandowski miał otoczenie bardzo utalentowanych wokół siebie pomocników, których w reprezentacji Polski nie uświadczy. Masz takie wrażenie, że będziemy oglądać inną wersję Roberta Lewandowskiego w reprezentacji niż w Barcelonie? Czy da się przełożyć w jakiś sposób? w jakikolwiek sposób to podobieństwo między Barceloną a reprezentacją Polski? Oczywiście przy zachowaniu odpowiednich proporcji. No Jest to niemożliwe, bo jest to absolutnie niemożliwe i to jest zupełnie inne granie, bo nie masz Ilkaya Gundogana, który zjadł zęby na światowej piłce i który praktycznie ciągnie Barcelonę w każdym spotkaniu nie ma szlamina Yamala, który jest wybitnym 16-latkiem, który ma taką liczbę udanych dryblingów, taką odwagę, robi taką przewagę na skrzydłach, że, że załatwia tak naprawdę jako dzieciak spotkania. No nie ma po prostu tej jakości w środku pola i, i o tym trzeba powiedzieć. U nas takich piłkarzy. Wy... Wybitnych, albo naprawdę może niewybitnych, ale bardzo dobrych jest niewielu. Jest Piotr Kzieliński, jest Sebastian Szymański, ale też ostatnie miesiące, tygodnie były dla nich trudne, no bo też Szymański tak samo się zablokował, więc moim zdaniem nie ma co w ogóle patrzeć na grę Barcelony i mówić: OK, Lewandowskiemu będzie służyło to, bo to są zupełnie inne realia, ale no przyjdzie nam teraz grać właśnie pozycyjnie z Estonią, przyjdzie nam dominować, przyjdzie nam atakować, przyjdzie nam się oswoić z piłką, więc no, będzie musiał szukać Michał Prowież jakichś takich elementów tożsamych. Myślę, że po prostu. Dla nas kluczem będzie to, żeby on miał odpowiednią odpowiedni jakby pomoc w polu karnym, żeby przy tych brzutkach, które już dla Michała probier stały się takie słynne, żeby było zawsze wielu zawodników wchodzących w pole karne, żeby był też ktoś, kto będzie odciążał. Lewego, komu on też będzie robił miejsce, bo ostatnio to, co on w Barcelonie robi, to jest przede wszystkim kupianie na sobie uwagi, z czego korzystają inni, wchodząc w głębi pola, albo właśnie tak wykorzystując to, że wszyscy koncentrują się na lewym. Więc dla mnie to jest też klucz, żeby po prostu zapewnić, trochę tak jak na Euro 2016, dobre środowisko wokół niego, żeby ta jego praca też nie szła na marne. Za tobą skomplikowane ćwi ćwiczenia, które wykonują reprezentanci, reprezentanci polski, yy, jakiś dziadek albo forma dziadka, a... Yy, co możemy z nich wyczytać, powiedz? Nie, czy to będzie czwórka z tyłu, trójka z tyłu? Tak, ale jeszcze takie w miarę też poważne pytanie, zanim się do tego odniesiesz, czy są wszyscy na tym treningu? Paweł Dawidowicz wyszedł na ten trening? Widziałeś, patrzyłeś? Wiesz co, on nie ma go jeszcze, ale jest, są takie wieści od Michała Probierza na konferencji prasowej, że... Paweł Dawidowicz finalnie no, ma być dostępny, że ustalili to, że przyjechał na zgrupowanie reprezentacji, tutaj ma się leczyć i ma też być gotowy na mecz z Estonią. Chcą go postawić na nogi, więc w finalnie ten uraz nie był aż tak poważny i mają być wszyscy do dyspozycji Michał Probieżon też mówił, że właśnie patrzył na to, kto ile gra w klubie, kto w jakiej jest dyspozycji, że właśnie tą taką formą aktualną kierował się przy doborze kadry, kadry a tutaj tak właśnie patrzy na te skomplikowane ćwiczenia, no i widać po tym dziadku, po tym podbijaniu piłki w górę, po tych pierwszych kontaktach, że no. To, to są właśnie te elementy, które z piłki plażowej, z którymi będziemy korzystali w meczu z Estonią. Kto to jest zawsze... największym wygranym teraz tej rozgrzewki. Zawsze... Szczególnie, że Dominik stoi tyłem w tej rozgrzewki, no. Po, po tym, jak chłopaki odbijają piłkę, to słyszę, że Marcin Bułka robi to najlepiej. Naprawdę mógłby grać i na dziesiątce. To jest ekspert na słuch, tak jak Franz Muda, który po wchodzeniu po schodach kiedyś oceniał, to ty na słuch potrafisz. Ogólnie na Narodowym zdaje się mają być do końca tygodnia te treningi. Więc to też jakby świadczy o jakiejś takiej powadze sytuacji, w której się znaleźliśmy. Czy właśnie tak, o powadze sytuacji, czy może też znowu o tych problemach z miejscem do treningu kadry, bo, bo wcześniej tak było, że kadra nie mogła trenować na legi, tylko musiała się wyprowadzić do Książenic. No to jest taki stały problem, że niby to jest, jest to oczywiście najważniejsza drużyna w kraju, ale jednak narzekają wszyscy, że trochę nie ma gdzie trenować, i dlatego tak ważny ten, ten ośrodek, który potencjalnie miał powstać, był, ale wiadomo jaka wokół tego się narodziła historia, pięciogwiazdkowe hotele, bursy i tak dalej. Dziękował na samym początku konferencji Michał Probierz, że był taki ukłon ze strony właśnie tutaj Stadionu Narodowego i wszystkich, że mogą tutaj trenować każdego dnia, że chcieli też tego, że chcieli mieć właśnie taką też otoczkę tego stadionu, ale no też przede wszystkim no to będzie coś, co ma kadrze ponad przyjać i też bardzo o to też zabiegała reprezentacja. Nie było to ponoć łatwe do zorganizowania, ale finalnie dostali właśnie to, czego sobie życzyli, czyli treningi tutaj na Narodowym. Tak jak mówicie, jest to rzeczywiście sytuacja niespotykana, bo zwykle to raczej były właśnie, czy to zwar, czy to gdzieś jeżdżenie po Warszawie. Tutaj teraz ma być to wszystko unormowane, no i to jest chyba taka sytuacja, o którą Michał Probierz szczególnie prosił i która też, no jak czasem się mówi, że trener musi mieć te wszystkie detale dopięte na ostatni guzik, to bardzo mu na tym zależało i to rzeczywiście dostał. Wspomniałeś o, o tym, że istotne dla Michała Probierza jest to, żeby piłkarze grali w klubach. Jednym z piłkarzy, którzy nie grają regularnie jest Piotr Zieliński, którego też śledzisz uważnie w Napoli przed tym transferem do Interu. Zieliński faktycznie rozgrywa słaby sezon? Rozgrywa słaby sezon, jak na siebie to bardzo słaby, rozczarowujący, na pewno jeden z najgorszych ostatnich pięciu, sześciu w Serie A. Jak tak e, zawsze na, na poli lubiłem szczególnie spojrzeć w Lizę Włoskiej, jeżeli już odpalałem, e, więc no też tak czy, czy, czy rozmawiając z jego bliskimi, czy też patrząc na to, jak to wygląda, to na pewno jest to teraz taka sytuacja, która też go dobija, e, tak myślę, mentalnie, bo jednak męczy go to, że, że nie zawsze gra, że został usunięty z listy. Na ligę mistrzów, że nie może się ze swoim ukochanym miejscem, gdzie pewnie w Napolu chciałby zostać na całe swoje życie, że nie może się finalnie pożegnać w taki godny sposób. No, przed chwilą odsłaniali tam pomniki, kilka dni. Pomniki, to znaczy murale. Kilka, kilka miesięcy później on, jakby z tym miejscem rozstanie się w takich niezbyt dobrych relacjach, więc to na pewno jest trudne tak mentalnie dla zawodnika. Ale no, Michał Probierz mówił o tym, że Piotr Zieliński jest takim piłkarzem, że powołałby go nawet, gdyby nie grał absolutnie nic. Ale jak tak sobie spojrzałem na to, no to Piotr Zieliński, ok, nie gra w Lidze mistrzów, teraz nie zagrał z interem, bo wiadomo, był ten czynnik, że to będzie jego przyszły pracodawca. Ale on tak naprawdę tylko w dwóch meczach w tym sezonie nie wszedł w ogóle na boisko, kiedy był na łapce i po prostu się nie podniósł. Więc to też jest taka sytuacja. Sytuacja, kiedy, kiedy wydaje mi się, że w tym wszystkim on oczywiście gra rozczarowująco, ale nadal słaby Piotr Kzieliński, moim zdaniem to jest tak piłkarz, który ma miejsce zarezerwowane w wyjściowym składzie i w ogóle nie ma co do tego wątpliwości, bo ta jego jakość i tak przewyższa znacznie konkurentów. Tam za tobą doszło do wielkiej migracji. i nam zostało jeszcze? Wygania wyganiają nas, wyganiają Wyganiają. Wygania Dominik, wygania sło słowo końcowe ze Stadionu Narodowego. Czy tutaj w meczu z Estonią będzie wielkie zwycięstwo, czy wielka klęska? Atmosfera widzimy niemalże jak na meczach kadry. No właśnie, właśnie. Dokładnie tak. Głośno jest tak samo. Nie, panowie, myślę, że będzie dobrze, aczkolwiek to, że już Michał Prowiesz tam powiedział, że przygotowuje się na atak pozycyjny i będzie dobierał tych piłkarzy, którzy najlepiej sobie radzą w ataku pozycyjnym, bo wiedzą, że mogą bić głową w mur, że Estonia będzie bardzo bardzo nisko się broniła, ale akurat wydaje mi się, że nawet mimo, że tutaj nie ma atmosfery, ten stadion ma jakiś taki swój czar. Mamy tutaj też bardzo pozytywne bilansy. Akurat Estonią z kim jak z kim, to myślę, że przy takiej presji tak czy tak sobie poradzimy. Więc ja was zostawiam z optymizmem. Dziękujemy serdecznie. Dominik Pichota ze Stadionu Narodowego. No i widzimy się, słyszymy w kolejnych tygodniach. Dzięki. E, tak jest, e, krótki raport. Kolejnych tygodniach z Narodowego się. Nie, no, ale no nie z Narodowego, tylko mówiłem, że był na Narodowym faktycznie, czego mu serdecznie zazdrościmy. E, choć nie lubię tego stadionu, jakiś ma taki molochowaty klimat, który jest przytłaczający dla mnie przynajmniej. Ze środka, bo na zewnątrz wygląda ładnie tam nad Wisłą, jak się świeci w nocy. No, wygląda ładnie obiektywnie, ale mam tak. To Widzę, że nie podejmie się dyskusji estetycznej. Wszcząski jest taki molochowaty dla mnie. Ten narodowy jest, ma jeszcze taką dobrą proporcję. Z ale skry... to jest też problem zawsze. Tak, tak. Dobrze się Beżna ogląda mecze na narodowym. Tak. na narodowym moim zdaniem z więcej prasy. Fatalnie, ja, ja lubię. oglądać chyba którymi... dwa razy oglądaliśmy razem. I dyskutowaliśmy tak. o tym, tak, bo ja byłem zadowolony. A ja nie. No. Znaczy, u mnie jest tak, albo miejsca blisko Murawy, yy, powiedzmy, jak na, mhm. na Miaku, że tam jest nie ma przestrzeni, tylko od razu jesteś przy Murawie, tak. albo tak jak na narodowym, że masz bardzo wysoko i masz taki rzut trochę jak z kamery taktycznej, bo jak jesteś tak po środku, to jest najgorzej. Mhm. Nie, to ja lubię tak po środku właśnie. Ale, <laughs> i wr wracając do tematu Estonii, bo chyba Przemkowi yy, przerwałem. Yy, ja, Kilka rozmów też z ludźmi, którzy w tej Estonii się poruszają, odbyłem i oni zwracają uwagę na to, że ten skład jest nawet bardzo dziwnie dobrany i są w nim zawodnicy, którzy teoretycznie nie powinni się w składzie znajdować, albo już są w kadrze przez zasiedzenie, a za to też wielu piłkarzy, którzy sobie bardzo dobrze, jak na warunki Estonii, radzą w kadrze nie ma przezgląd na kontuzje, chociażby właśnie Rauno Sapinena, na który jest ich najlepszym. Napostnikiem czy Sergeja Zeniowa, czyli piłkarzy, którzy, których polska egzaklasa wypluła, ale tam w Estonii są uważani za gwiazdy, a ich przez wzgląd na kontuzję nie ma, więc Estonia raz, że ma słaby skład, który pewnie nie utrzymałby się w ekstraklasie, jeśli by taka jednostka wyszła, to jeszcze dwa, że wielu zawodników czołowych po prostu tam nie ma. No, na przykład w Estonii problemem jest też to, że Michael Lilander, który byłby naturalnym prawym obrońcą, jest jakoś dziwnie pomijany przez obecnego selekcjonera. Szymon Guralski stwierdził, że jak na Estonię gra w dobrym klubie, bo w Bohemiansie w Irlandii. No i jest to dziwna sprawa, bo na tym prawym wahadle, bo Estonia zawsze gra trójką z tyłu, a w zasadzie piątką, tak można powiedzieć. Jest dużo kombinowania i po prostu ustawiania zawodników, którzy no nie są tam numerem jeden, na przykład w klubach grają jako środkowi obrońcy czy prawie prawi obrońcy, więc no też trochę na własne życzenie Estonia sobie utrudnia zadanie. I gdyby tak wskazać tu i teraz takiego najpoważniejszego zawodnika Estonii, który cośkolwiek tam znaczy w Europie, to byłby Karol Metz, stoper St. Pauli, który gra tam od deski do deski, naprawdę dużo znaczy, więc, więc to jest ten jeden zawodnik. Bo wiadomo, Ragnar Klawan. Też jeszcze jest czynnym zawodnikiem, aczkolwiek to już jest takie odcinanie totalne kuponów, on jest już od dawna też prezesem klubu, w którym gra, ma już wiele innych zajęć, także jego przeszłość w zasadzie nie ma już większego znaczenia, ten mecz można powiedzieć jest takim numerem jeden, tam też jest zawodnik, który gra w Graz w Szwajcarii dość re regularnie. To jest właśnie ten, który być może będzie na tym prawym wahadle. Jest też zawodnik, który gra w Czechach. Taki skrzydłowy, nie, nie pamiętam nazwisk, więc sorry, ale po prostu to są największe nazwiska. To, to nie ma znaczenia, Przebyk, nie To pamiętam, są największe nazwiska, nie ma znaczenia. Które, które Estonia ma, bo jeszcze jest, wiadomo, trzeci z Arsenalu, ale on w praktyce w ogóle tam nie gra. Jest junior z Romy, który raz był na ławce w Lidze Europy. No, to, tak, są, to są takie nazwiska. Czytałem z nim ale wywiad, go się nazywa Wetkal. Wetkal chyba i y, opowiadał, że śmieją się z niego y, koledzy, którzy z nim w Primowierze w Romie występują razem, że każdy z nich, nawet najgorsi, jeśli by się urodził w Estonii, to by byłby uważany za, naj, za największy talent, jaki w ogóle zrodziła estońska ziemia w ostatnich dziesięciu latach, ale ten y, człowiek faktycznie jest też uznawany za takiego, a, może nawet Jeszcze jedna bardzo takim... ciekawa ciekawostka. W kadrze Estonii jest syn, syn Marta Poma, czyli bramkarza który przez lata bronił w Anglii, w Arsenalu i w Derby County. Także. W ogóle ciekawa jest historia tego, jak Mart Pom trafił do Ligi Angielskiej. Myślę, że to jest jedna z bardziej kuriozalnych historii w historii futbolu. To znaczy Mart Pom miał bronić w meczu ze Szkotami, który został przerwany po trzech sekundach, bo Estończycy nie wyszli na boisko. Ale FIFA zarządziła, żeby ten mecz jednak rozegrać zamiast dawać Szkotom walkowera, w czym dopatrywano się spisku Lenarta Johansona, bo Szkoci grali ze Szwedami w grupie, więc jeśli by ten mecz rozegrano, to była szansa, że Estonia urwie Szkotom punkty i Szwedzi awansują. W każdym razie ten mecz został rozegrany na neutralnym stadionie w Monako, i tam przyjechali skauci Derby County, którzy. Widząc, jak Mart Pom zatrzymał Szkotów, bo mecz się zakończył remisem 0 do 0, zaproponowali mu kontrakt w Anglii, no i tak chłop się zaczepił do końca kariery, praktycznie na Wyspach Brytyjskich. No ciekawe, to jest to, to, to faktycznie. Natomiast odnośnie do reprezentacji Estonii, oczywiście no, nie ma większego sensu analizowanie, czy, czy, czy tutaj, nie wiem, mają mocnych pomocników, czy mocnych napastników, no bo generalnie ta kadra jest Wyjmują. jak najbardziej do ugryzienia i, i my musimy ją pokonać. Natomiast bardziej nasza dyspozycja i nasze podejście do tego meczu tutaj ma znaczenie i myślę, że nie możemy być w takiej pozycji, że my w zasadzie już z Estonią wygraliśmy i planujemy sobie teraz albo Walię, albo Finlandię, bo, bo jeszcze ten mecz trzeba zagrać, a, a nie możemy być w takiej pozycji, no bo przed chwilą mieliśmy dwumer z Mołdawią i wyciągnęliśmy z niego jeden punkt. Oni no to... są słabsi w rankingu On... Elo i w rankingu FIFA od Estonii, więc... Dokładnie, sobie sprawdziłem, 155 miejsce na teraz ma Mołdawia, a 123 ma teraz Estonia. Mówię na teraz, bo przecież Mołdawia dzięki tym dobrym wynikom z polską reprezentacją troszeczkę się podniosła w rankingu Dokładnie. FIFA, więc ona była jeszcze niżej. Tam to była chyba piąta najgorsza reprezentacja prezentacja w, w Europie w momencie, kiedy do meczów z nami przystępowała, więc my potrafimy naprawdę z każdym stracić punkty, więc nie bądźmy pewni siebie na zasadzie takiej lekceważącej, że to jest jakaś Estonia i, i my spokojnie ją ogrywamy i, i jedziemy do wali. No, no nie, no najpierw ją ograjmy i z jakimś takim szacunkiem myślę, że powinniśmy się wypowiadać o tym rywalu, bo nie mamy żadnego prawa, żeby być teraz takimi cwaniakami. No to jest podstawa, bo jak pytałem Szymona, gdzie widzi jakąkolwiek nadzieję no to poza stałymi fragmentami i kontrą, czyli standardem dla takich drużyn, powiedział, ewentualnie to, że Polska z zlekceważy Estonię, trochę spuści z tonu, zmniejszy tempo gry, to wtedy nawet Estonia będzie w stanie sobie coś pograć. Nie? Bo to jest ta między tymi dobrymi a słabymi, często właśnie w tempie gry. Więc jeśli Polska na, na, od pierwszej do ostatniej minuty narzuci Swoją intensywność grania, no to Estonia nie powinna mieć nic do powiedzenia. No, mecz z Łotwą, sparring za Michała Probierza, ten ostatni mecz polskiej reprezentacji, no nie, nie wyglądał dobrze. To nie, nie oglądało się tam e, drużyny, która wie, jak grać w ataku pozycyjnym. Oczywiście wygraliśmy, ale się męczyliśmy. A to, że męczyliśmy się w takim meczu towarzyskim, może świadczyć o tym, że kiedy przyjdzie, kiedy dojdzie do tego presja i stawka, że my się możemy z tą Estonią naprawdę męczyć. Jeżeli w pierwszej połowie nie strzelimy gola i zejdziemy na, na przerwę z 0-0, to będzie naprawdę nerwowo. E, więc no, troszeczkę, troszeczkę musimy e, takiego. Nie wiem, słyszę na przykład wypowiedź Krzysztofa Piątka, który dzisiaj w 00 mówił, że no, że no spokojnie, że wygramy. No, no wygrajcie najpierw. No ale ja też się nie dziwię takiemu podejściu. No, no w sumie. No nie no, wiesz, kurde, no ciężko mówić o przesadne asekurantstwo jak grasz z taką, Jakby taką Michał Popieś nagryw wyszedł i powiedział, że czeka nas trudne spotkanie, że. No nie, nie, tak, nie chodzi no to, to o to, byśmy też nie, nie mu mówili, że no, popieram no Nie przesadzaj, nie bajeruj. Teraz Rozumiem, o co chodzi, żeby nie być nastawionym, że my wygramy na stojąco, bo dzisiaj na stojąco San Marino nawet nie wygrasz. także no tak, to tak. bardziej jest podstawy. Słuszna uwaga, żeby się bardziej skupili na Polakach i na tym, jak my możemy wygrać ten czego my potrzebujemy, niż na tym, jak może nam zagrozić Estonia, bo. Myślę, że najbardziej możemy zaszkodzić sami sobie właśnie i, i naszą, pos naszą postawą. Może nie tyle z lekceważeniem rywala, co po prostu brakiem umiejętności dobrania się do niego, jakkolwiek to zabrzmi. Bo to jest ten element, o którym ty mówiłeś też, Kuba, w meczu z Łotwą. Generalnie plusem Michała Probierza w tym momencie jest to, że my już trochę zapomnieliśmy to, jak ta reprezentacja grała jesienią i jakie miała problemy właśnie, kiedy była faworytem i musiała operować piłką. No bo musimy jakoś otworzyć tę puszkę. I żeby się tylko nie okazało, że tam będzie jakieś takie jedzenie z czasów II wojny światowej na końcu nas czekało. Pokażmy sobie jedynastkę, którą redaktor Michalak przygotował. W jaki sposób widzielibyśmy, czy też redaktor Michalak widziałby reprezentację Polski w meczu z Estonią? To jest życzeniowe ustawienie, oczywiście, bo trener że zapowiadał, że nie odejdzie od trójki stoperów. Tutaj Grosickiego dałem pierwotnie na prawą stronę Zalewskiego na lewej, natomiast zakładałem, zakładałbym, że rotowaliby się. Skrzydłami w trakcie meczu, więc może być też tak. Może przeczytaj dla słuchających całą jedenastkę. E, moje, moja, mój skład to jest 4-4-2, czyli oczywiście Szczęsny Bramce. Od prawej strony w obronie Frankowski, potem Bednarek, Walukiewicz, Kiwior, w drugiej linii Grosicki, Zalewski, Zieliński Moder i w ataku lewy ze Świderskim. E, uważam, że na ten moment to byłoby dla nas optymalne ustawienie. Patrzyłem, nie ukrywam w sporej mierze pod kątem Kiviora, skoro on gra w arsenalu na lewej obronie w systemie czwórkowym, no to niech to samo ma w klubie. Być może wtedy najlepiej będziemy mogli wykorzystać jego atuty. Zdenerwował Zastan się trochę Michał Probierz na wypowiedź redaktora Kowalczyka, czyli popularnego Kowala, naszego serdecznego kolegę redakcyjnego, że Arteta jest geniuszem, a Probierz chyba nie jest debilem i nie wystawi kiwiora w środku obrony, czy też w tej trójce, skoro kiwior u Artety w Arsenalu gra na, na lewej obronie. I teraz zastanawiam się. Zostawiając mecz z Estonią, bo wydaje się, że piłkarz Arsenalu nie powinien mieć żadnego problemu w meczu z Estonią, ale już Finlandia i Walia to jest poważniejszy przeciwnik. Widzielibyście Kiwiora na lewej obronie, czy trzymamy się tego, że jest tym półlewym? No ja odpowiadam swoim składem. Dla mnie w tym momencie to najlepiej dać go na lewą obronę. Mi się wydaje, że... Znaczy inaczej. Kiedy myślałem sobie o powołaniach i kiedy te powołania miały nadejść, to bałem się, że Michał Probierz powoła. Znaczy, że zrobi znowu kolejne zgrupowanie Michała Probierza, czyli trochę sensacyjnie kogoś odstawi, na kogoś wcześniej stawiał, a teraz go pominie, że jakieś właśnie Hajdę powoła, jakiegoś Ławniczaka, w zasadzie nie wiadomo po co, bo oni są bezużyteczni w kontekście meczu z Estonią czy Walią, no bo no, nie, nie zadebytuje raczej w chłopak który, taki w, w tego typu spotkaniu, i że będziemy się zajmowali różnymi takimi kombinacjami dookoła, które nie do końca są istotne. A, a podoba mi się to, że nie ma żadnych sensacji. Tak nie traktuje absolutnie odstawienie Milika. Nie ma. Y tak mi się wydaje, że nie będzie sensacji w składzie czy w formacji, bo tak zapowiada Michał Probierz, chyba że to jest zasłona dymna. Zapowiada, że będzie grał tą formacją, która została wypracowana. I dla mnie to jest ok. Przy takich meczach dobrze, że nasz selekcjoner nie chce cudować, tylko że chce postawić na te rozwiązania. Może nie tyle, które są sprawdzone, bo po ostatnim zgrupowaniu ciężko powiedzieć, że coś, jest, że coś dobrze funkcjonuje. No, ale skoro już wtedy zaszczepił jakoś taką myśl, że chcemy grać tak i tak, to niech to kontynuuje. I, i takie i taki... I Kiwior w trójce, tak? Dla, no, dla, mnie, dla mnie w trójce, dla mnie w trójce bez dwóch zdań, e, no zwłaszcza, że stoperów, e, no, nie, mamy, nie mamy tam kłopotu bogactwa, e, więc jeżeli Kiwior pójdzie na lewą stronę, no, to zostajemy w środku z stoperami, którzy, którzy są raczej nie takimi, jak byśmy oczekiwali. A tak to, jeżeli będzie tych trzech stoperów, no to jest większa szansa, że ta obrona będzie solidna. Moim zdaniem, Kiwor w trójce, ale nie patrzę na to w ogóle, gdzie on gra i gdzie on y, mógłby grać, tylko bardziej na to, co mamy z tego jako zespół. Bo nie mamy w tym momencie skrzydłowych do jakiejkolwiek gry pozycyjnej. Mhm. Mamy Kamila Grosickiego, który jest w fantastycznej formie w ekstraklasie, ale nie pasuje w ogóle do reprezentacji polski w trójce i to nie jest niczym złym. To ja bym go po prostu pominął i nie korzystał z niego, no bo mamy inny pomysł. Jeśli by gralibyśmy czwórką, to i tak Grosicki musiałby być ustawiony na kontry, więc znowu byśmy oddawali wszystko w ręce rywala i skupiali się na takiej reaktywności, co już znaczy, mam nadzieję... Nie przesadzajmy z tym, że Grosicki w ogóle nie nadaje się do ataku pozycyjnego. To no, no nie nadaje się piłkarz, po, prostu, który tak, i po Przez lata w reprezentacji polskiej funkcjonował dobrze, bo graliśmy bardziej z kontry niż w ataku pozycyjnym i po prostu... No, a to dlatego cała drużyna taka była. A nie, a nie działania tylko, tylko też na boisku wskazują na to, że to jest piłkarz na wskroś do gry z kontry. Nie, no, ale przecież Pogoń Szczecin no, gra pozycyjnie no W ekstraklasie. No, mówimy o poziomie międzynarodowym, na którym po prostu piłka już trochę więcej wymaga, też trochę większa jest intensywność. Nie możesz też y, odpuszczać defensywy, co, co nie jest jego mocną stroną, więc już Grosicki jeszcze swoją drogą, ale musimy do niego dokoptować drugiego pomocnika skrzydłowego, który y, byłby na dobrym poziomie i no Frankowski, znowu się robi Frankowski się no, ale Frankowski, Frankowski jest bardzo Jeszcze lepiej się odnajduje na wahadle. No to prawda. Tym, co ale... gramy. Więc myślę, że tutaj trójką na spokojnie nie. Możemy cisnąć dalej, zwłaszcza, że skrzydła wymagają jeszcze jakichś zmian, więc jakbyśmy się dokopali do tego, kogo mamy spuszczać z ławki, to już w ogóle by nie było piłkarzy na tę pozycję. Trójka wahadła, dwóch napastników. Myślę, że to jest optymalna w tym momencie nasza. Nasza drużyna w takim zestawieniu. No i też, jakby nie patrzeć, ta trójka też eksponuje trochę walory ofensywne Kiwiora. No bo ci ofensywni, znaczy ci, ci środkowi obrońcy, włączają się do ofensywy, podchodzą trochę wyżej. Myślę, że na spokojnie będzie miał, jak zaprezentować swoje najlepsze cechy w tym ustawieniu. Też tak mi się wydaje, też bym, też bym do takiego ustawienia się przychylał, aczkolwiek z, uważam, że mielibyśmy piłkarzy, gdybyśmy chcieli zagrać 4-4-2. Natomiast ja nie chcę kombinowania, więc, więc przychylam się jak najbardziej. Dla mnie na Estonie Krzysztof Piątek do pary z Lewandowskim. A na kolejny mecz, o ile przejdziemy, to raczej Karol Świderski, który świetnie funkcjonuje w takim ataku bardziej. A, a czemu na, na kolejne, nie od razu dwa razy Karol Świderski? Wiesz, co? Wydaje mi się, że no, właśnie ten pierwszy mecz będzie taki, że będziemy dużo w ataku pozycyjnym i no, dużo będzie wrzutek, tak mi się wydaje. Że będzie takie gry dobry. No, tak, jest bardzo, dobrym, jest bardzo dobrym piłkarzem na, na warunki reprezentacyjne. A Aczkolwiek no, myślę, że dużo fizycznej walki tam będzie do której jest lepszy piątek i troszeczkę, co chyba Kowal powiedział dzisiaj albo ktoś inny, nie pamiętam, bo oglądałem dwa programy. Natomiast to, że Lewandowskiego przyda się ktoś, kto po prostu się porozbija, żeby Lewandowski był w formie na ten drugi mecz i to mnie, to mnie przekonuje. Plus no, myślę, że dużo będzie główek, jakichś takich odbitych piłek, dużo dużo, dużo gry barkami. I zastanawiam się, dlaczego akurat takie coś by forowało piątka. Akurat do gry, tak? Bo to jest tak. że piątka. Akurat, bo wydaje mi się, że, że właśnie taka praca to jest domena świderskiego. Mi się wydaje, że świderski jest bardziej do jakiejś takiej gry kombinacyjnej, do rozegrania. Przy czym to też jest istotne dla mnie, żeby w takim meczu był ktoś, kto jeszcze zapewni nam drugą ścieżkę, żeby nie tylko jechać tymi wrzutkami, ale skorzystać z tego, że jak ta Myślę Estonia mi, że będzie zamknięta, to świderski po prostu będzie mógł rozbijać, swoją grą kombinacyjną kręować, i jakąś umiejętnością podania, dryblingu, no ja bym, wiesz, Dla mnie dać dać coś, innego niż, dać coś innego niż, niż to wykończenie wrzutki, więc bardziej bym się skłaniał, że w obydwu meczach po prostu świderski. Chociaż tu jest jedno jedna zastrzeżenie, że nie Wiemy w jakiej on jest formie, po, mhm. y, bo po transferze no, na razie jeszcze nie rozwinął skrzydeł, i może też z jednej strony albo te minuty go mogą zbudować, albo z drugiej strony no, może po prostu na te minuty nie zasługiwać. To już kwestia tego, jak on wygląda tak y, y, blisko pod, pod okiem selekcjonera. Z trzeciej strony on zawsze, kiedy przyjeżdża na reprezentację, niezależnie od tego, w jakiej jest formie, zawsze coś daje reprezentacji. Więc też myślę, że on jest akurat takim totalnym pewniakiem, że jak na niego już postawi trener, to on da taką naj najlepszą wersję samego siebie. No zwłaszcza, że wiesz, teraz nie musi przylatywać za oceanu, jest we Włoszech. Jakby nie było gra w każdym meczu, bramkę już zdobył. Także mm -hmm. jak dla mnie idealny kandydat, żeby pomóc lewemu, który teraz w końcu jest w formie, więc tym lepiej dla nas, ale przyda mu się takie wsparcie. Natomiast co do stoperów, ja bym wystawił Walukiewicza w myśl zasady, że skoro komuś żre, ktoś gra dobrze i gra cały czas, to trzeba z tego korzystać, a Walukiewicz jest zawodnikiem, którego jednak można też nadal rozpatrywać jako przyszłość kadry, on w ostatnich 13 meczach w Serie A zagrał 12 w pierwszym składzie, chyba wszystkie od deski do deski, raz pauzował za, za żółte kartki, zbiera dobre noty, także wydaje mi się, że to jest ten moment, żeby go odkurzyć, zwłaszcza że tutaj byłby wyraźny podział. Bednarek jest od brudnej roboty, Walukiewicz jest bardziej od tego, żeby potem ładnie piłkę wyprowadzić, czasem podciągnąć akcję, bo on tak lubi się w stylu Lucio podciągnąć, pobiec na połowę przeciwnika z rajdem, także, także wydaje mi się, że to by mogło fajnie zagrać, no i w środku pola dla mnie mimo wszystko Moder już skoro był gotowy ostatnio na pierwszy skład w Premier League to tym bardziej będzie gotowy na to, żeby z Estonią zagrać, jakaś forma przetarcia z kadrą to pewnie też by była, no a skoro jest taka szansa na Estonię no to to korzystajmy z tego, bo Moder na pewno Prędzej czy później znowu będzie ważną postacią w kadrze. Był brakującym elementem Jakub Modr reprezentacji Polski przez ten cały bardzo długi okres, kiedy leczył kontuzję. Bo takiego piłkarza o takim profilu nie da się znaleźć chyba w ogóle w Polsce. Drugiego takiego piłkarza jak modre, żeby go zestawić i powiedzieć, że to jest na przykład... Piłkarz o podobnym profilu i reprezentacja na tym w środku pola. Tego ja liczę, bardzo, że, że naprawdę jeszcze przez lata będziemy mieli środek Moder Zieliński, że oni razem będą super współpracowali i to nie będzie tak, że jak będzie Moder Zieliński, to cała kreacja będzie na Zielińskim, tylko oni naprawdę w tym względzie mogą się wymieniać i rozpraszać uwagę rywali. Ja szczerze, szczerze powiedziawszy nie wierzę w ani Piotrowskiego, który przyjeżdża z Bułgarii, ani w Szymańskiego, który przyjeżdżał z Grecji. Ani wy, żadne takie wynalazki. Co więcej, mam też wątpliwości w kwestii Slisza, który jest na warunki ligowe, czy to MLS, czy ekstraklasy, jest bardzo dobrym piłkarzem, tym odkurzaczem. Aczkolwiek na warunki reprezentacji ewidentnie już widać było jesienią, że czegoś mu brakuje. Ja mam taki problem z Sebastianem Szymańskim, bo dla mnie to jest modelowy przykład zawodnika, który pasuje do ściśle określonego sposobu grania i tam może być. Naprawdę dobry, czyli on pasuje do drużyn, takich jak właśnie Feyenoord, jak Fenerbacze, które grają w ligach, gdzie ten poziom taktyczny, ta intensywność jeszcze nie jest taka najwyższa, które dominują, prowadzą grę, które mają indywidualnie naprawdę dobrych zawodników, i on jest w stanie się fajnie w to wpasować, ale jak już trafia do kadry, gdzie, która gra inaczej, gdzie jest więcej tej walki kontry stałych fragmentów i tego typu rzeczy, to on ginie w tym wszystkim. Dlatego ja mam obawy, że jak on by trafił do niezłego klubu stop top 5, to też szybko by wyszło na to, że ja, to nie jest Ja granie... oczywiście mówię o Damianie Szymańskim, a ty kontynuujesz o Sebastianie. A ty mówisz tak? o Damianie Szymańskim. Się, tak, ja mówię o, o Damianie, Szymańskim. bo Sebastian dobra, Szymański... Dobra, jest dobra, nie, nie, no, dobra. To mówię o Sebastianie też w kontekście tego, jakbyśmy tam chcieli na przykład zagrać na dwie dychy, czy, czy, czy coś takiego. No a Damian Szymański, Jakub Piotrowski, no to są podobne przypadki, czyli zawodnicy, którzy mogą grać na niezłym poziomie, na poziomie klubów, które rywalizują w Lidze Europy powiedzmy, ale no to chyba nie są zawodnicy. Mam wrażenie, Kiedykolwiek że, będą że taka ślepa wiara i taki wytrych, że trzeba znaleźć nowego Mączyńskiego u Nawałki jest czymś zgubnym, bo y, nie pamiętam kiedy wcześniej przed Mączyńskim i po Mączyńskim udało się znaleźć kogoś, kto by prezentował tak powiedzmy, przeciętne na warunki reprezentacyjne umiejętności, a zarazem by tak dobrze pasował do reprezentacji. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że siłą Mączyńskiego z całym szacunkiem dla Mączyńskiego było dobrze funkcjonujący organizm i po prostu trzeba było pożyteczny element do tego organizmu wtłoczyć. A, a dzisiaj nie jest problemem reprezentacji to, że mamy świetnie funkcjonujący organizm i mamy jedną lukę, którą musimy akurat zapełnić i musimy się zastanowić, Pamiętajmy, czy to, że to bardziej Mączyński, ten, czy tamten. Mączyński miał przy sobie Krychowiaka w prajmie, także Dokładnie. To naprawdę dużo robiło. Dokładnie, tam nie, nie chcę deprecjonować, ale naprawdę wielu piłkarzy, którzy by się tam znaleźli, z podobnym statusem co Mączyński, mając akurat ten pakiet umiejętności, po prostu dałoby sobie radę. Dzisiaj nie jest problemem to, że nie mamy drugiego Mączyńskiego, tylko to, że nie mamy Krychowiaka w PRIME, że nie mamy, nie wiem, tam kogo mieliśmy, Grosickiego i Błaszczykowskiego na skrzydłach, że nie mamy takich skrzydeł, znaczy Grosickiego mamy, ale już jest jednak w trochę innym momencie swojej kariery, że Lewandowski aż do meczu z Atletico, licząc, nie jest wielkim Lewandowskim, czy inaczej, może nie aż do meczu z Atletico, tylko do, do, aż do początku roku, bo, bo cały ten y, rok 2024, 2024 ma formę z więc to jest bardziej naszym y, problemem. Aczkolwiek jeśli chodzi o środek Polano, ja totalnie nie jestem fanem Damiana Szymańskiego. Moim zdaniem jest to piłkarz w kadrze taki... Nie wiem z czego to się bierze, ale puste przeloty ma bardzo często. Oczywiście wiadomo, gol z Anglią, tak? Natomiast no to jest jedna akcja, a poza tą jedną akcją... No gol z to jest... Czechami jeszcze goś... honorowy, ale... Też... Mamy tych defensywnych e... pomocników, którzy tak naprawdę są tacy trochę takimi zapychaczami, że mhm. wrzucamy tam, próbujemy kolejnych, kolejne postaci i tak naprawdę każda daje nam, pozostawia taki niedosyt w kwestii tego... ekspansywny styl gry mają po prostu. Tak. Oni jakby dopasowują się do tego, co jest na boisku i... Dobrze, i... dobrze zaryglują, coś odbiorą, tak, ale, też, tak, ale tak, też nie tak. tak, że na przykład zdominują jakiegoś rywala i tak nas przekonają, że kurde, no zamknęliśmy ten środek. Gdyby ten Damian Szymański był w 2016 roku, to on by wyglądał tak jak Męczyński, bo on ten bardzo, pakiet umiejętności ma, tak. natomiast no, nie jest obu Budowany po prostu dobrą ekipą i tu jest problem. Brakuje na pewno takiego środkowego, defensywnego pomocnika w nowoczesnym stylu, który łączyłby i intensywność, i, i taki, takie zaangażowanie, i jeszcze dorzucałby jakąś taką nutkę kreacji, nieszablonowości, takiego. No, no, czegoś więcej, czegoś na tym poziomie, na którym obecnie są ligi top 5. no też nie jest przypadkiem, że akurat wybieramy w zawodnikach. Mamy szóstkę z ligi greckiej. No Piotrowski, okej, okay, bardziej ofensywny teraz, ale w jakimś stopniu też może grać na szóstce. Więc Liga Grecka, Liga Bułgarska, MLS i, i teraz Romanczuk z ekstraklasy, tak naprawdę. No tak, no. Trochę marząc, to po prostu naszej kadrze brakuje kogoś takiego jak Lobotka z Napoli. To jest zawodnik o niesamowitej intensywności gry, który z pojedynkę w zasadzie może. Odpowiadać za zabezpieczanie tyłów w środku pola, a który piłkarsko też jest bardzo dobry i jest w stanie to pokazać. Także, no, kogoś takiego, jakbym mógł poprosić o jakiegoś zawodnika teraz do kadry. To właśnie Czyli wszystkich zawodników na świecie wybrałbyś Stanisława Lobotkę. Ciekawe. Znaczy jeżeli chodzi o charakterystykę zawodnika, wiadomo, że, tak, że tak. Messiego czy Cristiano to zawsze by się chciało, ale tak tu i teraz jakby widzieć te nasze kłopoty takie najbardziej rzucające się w oczy to masz tego Lobotkę i w zasadzie ktokolwiek obok niego zagra... No, ale jest dobrym piłkarzem, nie wiem. Albo jest serio dobrym piłkarzem. Akurat piłkarze. się złożyło, że zamiast Lobotki mamy Romanczuka, z takich piłkarzy, których tak, bo, w jakimś bo, stopniu naturalizować. Bo właśnie miałem was pytać o to, czy którykolwiek z piłkarzy, którzy na zgrupowanie reprezentacji polskiej przyjeżdża z ekstraklasy, może stanowić o jakiejś wartości nad tym zgrupowaniu, bo chyba Kuba, ty, w, ty wspomniałeś dzisiaj o tym, że, że faktycznie yy, nie ma sensu pewnych piłkarzy na przykład testować na takim zgrupowaniu, kiedy ważą się losy awansu na, na coś, na istotne mistrzostwa Europy, no bo, 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 bo po prostu taki Wojciech Hajda przykładowy, gdyby tu przyjechał, to by tej szansy nie dostał. Pytanie jak Salamon, Romańczuk, Marczuk czy kto, czy Grusicki, którzy przyjeżdżają. No może Grusickiego no. z tego możemy wyłączyć, bo on jest doświadczonym ligowcem, ale pogadajmy sobie reprezentantem. Ja może Grosik tak? zagra czy w pierwszym składzie, tak, czy na tak. zmianę, ale wejdzie. Nie? Tak, dla tak, mnie to, to, to jest łowację. piłkarz, który w każdym meczu powinien wchodzić e, około 70. minuty, bo nie wiem, chociażby mecz na Mundialu z Francją wchodzi i nawet będąc w sytuacji słabej jest w stanie, w sensie kiedy my jesteśmy w sytuacji słabej, jest w stanie jakąś jedną, dwie akcje zrobić a, 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 i, i dać jakieś a Czasami wchodzi i, i robi taką stratę. Z kim dał taką stratę? Z, Arbani Oj. z, Arbanią, tak. Oj, tak, z tak, No ale no, okay, no. Robiliśmy, tym, którzy nas tylko słuchają, podpowiemy, że na ekran wjeżdżają tak. grafiki dotyczące plusów i minusów tych zawodników z ekstraklasy powołanych. W przypadku Kamila Grosickiego, którego bierzemy teraz na tapet, plusem jest ewidentnie to, jak ją sytuację kreuje, no bo w ekstraklasie to jest absolutny kozak. Stadsbund mu wylicza, że ma najwięcej kluczowych podań z gry, czyli nie z tych fragmentów, ale ze stałymi fragmentami też. I, I ten współczynnik Expected Assist. No i zagrożenie, jakie robi w ofensywie też jest gigantyczne. No bo to ze skrzydłowych tylko jeden zawodnik ma wyższą liczbę kontaktów z piłką w polu karnym, więc na wskroś ofensywny piłkarz jest plusem, ale też minusem. Wsp wspomniałeś tutaj te dwa minusy, że, że to ustawienie, gdzie nie ma pozycji skrzydłowego, tylko jest wahadłowego wyklucza z gry, aczkolwiek, no faktycznie, bo o Grosickim chyba rozmawiamy w kategoriach tych 15 ostatnich minut gry, bo jeśli miałby grać całą połowę czy, czy więcej, no to pewnie ta dyskusja byłaby zupełnie inna niż jest, ale Gruśkim już chyba. Co, co sprowadza się tylko do drugiego minusa, zakończmy, tak. dlaczego nie ma sensu na 90 minut, bo on po prostu nie broni I, i w tym systemie, w którym mógłby być, nie wiem, nawet dziesiątką, tak. byłby nieużyteczny ani w pressingu, ani gdzieś w grze defensywnej. Z Estonią pewnie byśmy tak tego nie odczuli, ale już problem by się pojawił z Walią na pewno. No dobrze, a Dominik Marczuk, co? Co o nim uważacie? Myślicie, że gość, który jest tak mobilny i zalicza tak dobre liczby w eksaklasie, ale jest młody, nieopierzony i dopiero co grał w pierwszej lidze, może w tej reprezentacji się zadomowić? Wiesz, problem jest taki, że. Jakelonia gra tak na czwórkę, więc on grał na początku chyba pierwsze dwa czy trzy mecze jako prawy obrońca. Tak średnio to wyglądało. Potem poszło wyżej, ale tam się Stali, sprawdził. Stali chyba grał na wahadle, nie? nie? Też, też czwórka, czwórka. Więc ja nie wiem, czy tak niedoświadczony zawodnik może nagle wejść do nowego systemu w tak ważnych meczach. Jakoś, Aczkolwiek jakoś mi się nie wydaje. predyspozycje motoryczne ma takie, że Widzę w nim niezłego wahadłowego. Przez tak, on... pod tym kątem? Tak, to chodzi, chodzi o to, że dla niego byłaby to totalna nowość. Mo, moim zdaniem profilem to... Al, kurczę, on chyba grał na wahadle, tylko nie wiem, nie wiem gdzie się nie wstali i Być może w jakiejś młodzieżówce, ale... Gdzie yy... go w kadrze, widzisz, Kuba? Yy, widzę go w kadrze dziś jako piątego do gry na pozycji, powiedzmy, wahadłowy, łamany na skrzydło, więc myślę, że on nie dostanie swojej szansy podczas tego zgrupowania, natomiast jest to ewidentnie piłkarz, który znalazł się w tym miejscu, na które zasłużył i, i... Obserwujemy go w tym sezonie no, kapitalnie wygląda. Jest mega wszechstronny i pogra kombinacyjnie z Imazem czy, czy Nenę i, i na skrzydle po Hasa pościga się, w dribblingu, dobrze wrzuci, e, podanie wstecz. No, generalnie duży pakiet umiejętności jak na skrzydłowego, więc melodia przyszłości polskiej piłki zdecydowanie. Tak, z, i... z, tych plus, z tych plusików na pewno to kreowanie sytuacji, tak samo jak u Grosickiego, bo. Tylko Grosicki ma więcej kluczowych podań z gry w Ekstraklasie niż Marczuk, więc to dużo świadczek na takiego młodego chłopaka, że potrafi stworzyć tyle okazji kolegom. No te, te przedyspozycje motoryczne, bo on jest taki pracowity i też właśnie w defensywie pomoże. 11 wynik, jeśli chodzi o to odzyskane piłki na połowie rywala, to też, jest, to też dużo mówi o jego stylu gry. Z drugiej strony... To właśnie nie jest taki typowy skrzydłowy. Niby gra na tym skrzydle dobrze, ale jak sobie spojrzymy na to, że on jest jednym z gorszych dryblerów, jeśli chodzi o skuteczność tych, tych dryblingów w Ekstraklasie, no to jest to zastanawiające, no bo zwykle od skrzydłowego oczekujemy yy, przebojowości świetnej kiwki. Ale podejmuje tych yy, dużo stosunkowo? Podejmuje z, z, sporo, może nie jest w czołówce, ale no, 38% udanych dryblingów to jest wynik jak beznadziejny. Jak Liga to widzisz, że to jest zawodnik, który chętnie rzuca się w tłum, w tłok, natomiast efekty tych działań właśnie często są takie, S są różne. takie sobie. Ja się nie zdziwię, jeżeli Marczuk y może nie w tej skali, ale pójdzie drogą Frankowskiego, czyli z czasem będzie przesuwany coraz niżej, bo, bo no, to nie jest zawodnik, który indywidualną jakością może robić taką Dobra. Rzucę, jakbyśmy... ci... Ma, ma nie Przerwę do... wam, żeby zaakcentować, że jesteśmy na, na żywo. Ciekawą kminkę na czacie rzucił nam Jakub Stolarczyk. Czy uważacie, że probierz ustala taktykę pod piłkarzy, czy piłkarzy pod taktykę? Kurde, fajnie ostatnio Karnego obronił yy, z Chelsea. Kuba eee, tak, Także Kuba pozdrawiamy bardzo. Rahima Sterlinga zresztą Karnego. E, tak, panowie. Wydaje mi się, że taktykę pod piłkarzy, czyli znaczy według Michała Probierza po prostu chyba nie da się grać teraz inaczej, żeby maksymalnie wykorzystać to, Co mamy, ja mam trochę inne zdanie, co pokazuje składem na Estonie. No. Tylko pytanie: bo odpowiadasz jak powinno być, czy jak probierz, robi? Bo to jest jak jak Michał probierz, robi. Moim zdaniem, możemy spokojnie grać na 4-4-2. Okej. Okay. Coś masz do powiedzenia w tej kwestii, czy nie? Znaczy, myślę, że, myślę, że dopasował taktykę do piłkarzy na pierwszym zgrupowaniu i się tego chce trzymać, yy, ale jakby podejmował decyzję dzisiaj, to nie zdziwiłbym się, gdyby to była inna taktyka. Okej. Okay. Moim okay. zdaniem taktyka jest przemyślana i ma to ręce i nogi. To znaczy nie mamy piłkarzy, tak jak wcześniej mówiłem, za bardzo na skrzydła, żeby to tak w dłuższej perspektywie obsadać cały czas. Mamy zawodników, których możemy ustawiać na wahadłach. W środku, jak już wraca modern, no to mamy tak naprawdę całkiem konkretny wybór. Moder, Szymański, mhm. Zieliński, do tego jakiś defensywny pomocnik, można tym obsadzić środek, dwóch napastników też znajdziemy. No jest to dopasowane do piłkarzy i ma to ręce i nogi. Za nami teraz Romańczuk, który ma 32 lata, więc nie, nie jest takim typowym zawodnikiem, którego powołujesz po 6 latach oczekiwania na kolejne powołanie po tym pierwszym i meczu z Koreą Południową. Ostatnio chyba ktoś obliczył, że Piłkarzem, który najdłużej czekał na ponowne powołanie, był Łukasz Madej, czyli piłkarz ten, tak. który w Górniku grał w Zabrze, więc to jest generalnie tego typu kategoria zawodnika, który jest długowiecznym, takim solidnym, ligowym piłkarzem. Pamiętam, jak rozmawiałem z nim w 2000, z w 2020 roku, i on mi powiedział, że, że przestał się rozwijać i sam jest zdziwiony że po prostu od pewnego momentu, od pewnego wieku nie potrafił już przeskoczyć pe pewnych jakiś barier swoich własnych, czy to fizycznych, czy mentalnych, bo wspominał o tym wszystkim. I, I chyba tak jest trochę, bo Romańczuk z tego sezonu wcale nie jest lepszy od tego no Właśnie. Romańczuka z ja, ja się K wydaje, konta, że, że to powiem. jest Romańczuk w życiowej formie. On był bardzo dobry już w czasach Jagiellonii Michała Probierza, a wydaje mi się, że teraz jest jeszcze lepszy. Bo nie zatracił żadnych atutów w destrukcji, w defensywie, a jest mądrzejszy, spokojniejszy, jeśli chodzi okay. o grę do przodu. Dla no to, no to mnie... zobaczmy, czy potwierdzają to liczby, które tutaj mamy przygotowane. Jest. Plusy i minusy Tarasa Romanczuka u niego akurat fajnie w tym sezonie dało się wskazać wiele plusów, wiele też minusów, ale wracając. No to jest skuteczny przecinek przede wszystkim, ma najwięcej odbiorów w lidze według statsbomb, jest w czołówce jeśli chodzi o odzyskane piłki i tego typu statystyki defensywne w każdym praktycznie aspekcie. Jest też sprawdzony w drużynie, która potrzebuje zabezpieczenia przy grze piłką. To znaczy z jednej strony musisz mieć defensywnego pomocnika, który ci przerwie akcję, z drugiej, ten gość też potrafi tak. operować piłką. Trzecia najwyższa liczba podań wśród pomocników w ekstraklasie to potwierdza. No i radzi sobie, kiedy rywal atakuje troszkę agresywniej, nie jest takim, nie jest strachliwy w tym aspekcie, bo jeśli pojawia się ten pressing, no to nadal ta jego skuteczność podań jest bardzo wysoka. To jest taki plus. To doświadczenie pewnie, ale i umiejętności potwierdzają. Minusy, no na pewno to, że jest już zaawansowany wiekowo. I ten brak doświadczenia międzynarodowego nawet w europejskich pucharach tu się rzuca w oczy, bo jednak międzynarodowa piłka to jest inny poziom. Dużo fauli i sporo kartek to wynika trochę ze strój gry Jagieloni Biały Stok. No bo wiadomo, oni podchodzą bardzo wysoko, więc kiedy już idzie jakaś kontra, no to przeważnie trzeba ją zatrzymać faulem, Natomiast no jest to też często objeżdżany dryblingiem piłkarz ligi drugi najczęściej mijany w ten sposób pomocnik. To też jest minus i też jest jakiś Chciałbym powód tych eee... fauli. Czekaj, Zrug... Ja tutaj widzę pewną Oczywiście. sprzeczność, bo jest najwięcej odbiorów w lidze, a z, jednej, a z drugiej strony drugi najczęściej mijany dryblingiem. To jak to jest? No hmm. odbiera piłki, a potem go mijają. No to jest... Nie, no to nie, 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 ale to jest, jest, jest to, jest to chyba o tym, że jest non-stop pod grą wpływ. No właśnie, że non-stop, non ma jakieś okazje. Chciałbym przeprowadzić taki eksperyment, bo my tego nie, nie, nie zrobimy o, 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 oczywiście, ale chciałbym to zobaczyć, wrzucić Grzegorza Krychowiaka do Jagiellonii w miejsce Romańczuka. I, <laughs> znaczy, autentycznie, chciałbym zobaczyć, jak on by wypadał piłkarsko. Jestem przekonany, w piłkarsko. jestem przekonany, żeby wymiatał i po kilku miesiącach byłby temat powrotu Krychowiaka do kadry. Podpisuję okay. się pod tym 100%, dlatego, że no oglądałem trochę meczów, czy śledziłem też statystyki Grzegorza Krychowiaka w lidze saudyjskiej. Uh -huh. I to jest, to jest dokładnie ten case. To znaczy w słabej lidze, w zespole takim, który chce grać piłką, ten Krychowiak jest tam kozakiem. To utrafiłem, Słabszy niż kiedykolwiek. To, to utrafiłem w takim razie, bo ja właśnie o Romanczuka bałbym się, że w meczu z rywalem poważniejszym niż Estonia skończyłby jak Krychowiak zagubiony w Tiranie. Mogłoby tak tragedia. być. Natomiast bo wydaje mi się, że się jeżeli ni stąd ni bierzesz gościa do kadry, który ma 32 lata i raz w niej zagrał w życiu. No to nie po to, żeby się przyjrzał o swoju z atmosferą i może wszedł na dwie minuty z Estonią, tylko no Michał Probierz ma jakiś plan względem niego. Sam Romańczuk powiedział ostatnio po meczu w kanał plus, że skoro jedzie w takim wieku na kadrę, to po to, żeby grać. I takie jest jego nastawienie. Także coś czuję, że z tych przedstawicieli ekstra klasy. Najwięcej minut Romanczuk zbierze. No, no bo zupełnie planowanie. szczerze, mamy sytuację teraz na, na szóste. Slich przylatuje z MLS. To jest zawodnik, który w ekstraklasie ma podobne statystyki w defensywie co Romanczuk w tym sezonie przed transferem i lepsze liczby w ofensywie, czyli więcej oferuje w rozegraniu. To, to jest trochę innym piłkarzem. Jest taki bardziej tak. mobilny, podciągnie, zaraz tak. rozbiega na tej szóstce, tak, na tej szóstej szóste mamy tego szymańskiego Slicha i, i Romanczuka i zupełnie się nie zdziwię, jeśli opcją na Estonię, z którą będziemy grać, powiedzmy, z wyrzuconą piłkę co Jagiellonia gra w lidze. Właśnie ten romanczuk będzie zabezpieczeniem dla Szymańskiego i Zielińskiego. No, i dla mnie to jest rozwiązanie, które może wystąpić i nie będę nim zaskoczony. Ja też nie będę zaskoczony i wydaje mi się nawet, że to jest całkiem rozsądne rozwiązanie. Znaczy, wydaje mi się, że będzie dwójka Zieliński Szymański, poza tym dwójka napastników i no Zieliński pewnie będzie grał troszeczkę głębiej, jako taka ósemka, Szymański jako bardziej dziesiątka. No i tutaj potrzebujemy jednak piłkarza na wskrość defensywnego. Gdyby Moder był taki w stu procentach zdrowy, to pewnie by to wyglądało trochę inaczej. Pewnie, pewnie nie Zieliński, nie Szymański, tylko jeden z nich i Moder i ktoś jeszcze, ale no skoro, skoro Moder prawdopodobnie nie wyjdzie w pierwszym składzie, chociaż to ma się powiedzieć, że ostatnio wyszedł w meczu Premier League, nie wiem. No, nie, 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 Ale może to, jest gotowy. No, to... Załóżmy, jest że może też być Zieliński... Załóżmy, że może być też Zieliński, Moder i Romanczuk. To jakby hmm. nie ma dla no tak, Romanczuka tak, znaczenia, tak, bo, nie? Tak, Wydaje tak, mi się, no to... że skoro Michał Probierz też wziął Jakuba Modera, który mimo wszystko dalej dopiero wraca do gry... No to nie po to, żeby posadzić go na ławce z Estonią i dać na pierwszy skład z Walią, tylko raczej żeby go przetrzeć już z Estonią i potem skorzystać ewentualnie. No to też nam sporo powie tym, o tym, w, w jakiej on jest dać. dyspozycji tak, w takim. Mhm. No tak, bo nawet jeżeli model się okaże słabszy z Estonią, to ryzyko dla zespołu jest mimo wszystko dość małe, że to jakoś zaważy mocniej. No a jeśli byśmy takiego zawodnika z Walią wrzucili na głęboką wodę, to już Mogłoby być ciężko. Czy nawet z Finlandią, bo tak mówimy o tej Walii, a Finlandia to jest tak. zespół... Pamiętajmy, że oni istnieją. Tak. No, w każdym razie Damiana Szymańskiego bym skreślił o, raczej z walki takiej realnej o pierwszy skład i jest że tam jeszcze... będzie Sorry. albo Romanczuk, albo, albo Sliż. Damian Szymański dopiero niedawno wrócił do gry po kontuzji, więc to też nie jest zawodnik, który. Ma teraz ten rytm meczowy i od trzech miesięcy nie schodzi z boiska. Bo... Czyli zliży z jetlagiem, Szymański po kontuzji. Już rozwikłaliśmy, że w składzie będzie Romanczuk. I Romanczuk <laughs> wie, jak powstrzymać wielkiego Kostę to, to, to jest prawda. No, ale jest jeszcze z ekstraklasy tak, Salamon. Bartosz Salamon i właśnie wyświetliła mi się wypowiedź Michała Probierza z tej konferencji prasowej, który na pytanie dziennikarza właśnie z Poznania, z meczyków Dawida Dobrasza. Zareagował w ten sposób. Dawid go spytał o to, czy budzi kontrowersję Salamon w reprezentacji Polski, skoro był pauzował przez wzgląd na pozytywny wynik testu antydopingowego i tutaj oczywiście Michał Probierz się odniósł do tego, że dobra się z Poznania i powiedział, że to nie kontrowersje, tylko pan się cieszy, to dobry zawodnik z cechami przewódczymi. Jakiekolwiek moralne wasze kontrowersje budzi Salamon w kadrze, czy to, że ostatecznie no, gra znowu w piłkę? To, skoro w kadrze przez, iż... przez lata był Łukasz Piszczek, który miał wątek korupcyjny za młodu, to nie oburza mnie absolutnie coś takiego, zwłaszcza, że wiemy, jak to jest z tym dopingiem. Jestem skłonny uwierzyć, że czasami piłkarz faktycznie może mieć pecha w takiej sprawie. Nie wierzę, że Salamon miał pecha, mm, aczkolwiek. Znaczy, no, no jest to kontrowersyjne, ale bardziej bym się skłonił ku temu, że nie ma sensu powoływać tego zawodnika sportowo. Bardziej sp sportowo. No pokażmy sobie grafikę z wynikami Salamona. I i przez wzgląd na wiek po prostu. Okay. To znaczy Salomon nie jest jakimś żadziakiem. Jest bardzo dobrym obrońcą w skali ekstraklasy, ale wydaje mi się, że akurat na środku obrony w tym momencie... Mamy lepszy wybór, i nie musimy stawiać na już prawie 33-letniego środkowego obrońcę, który jest i tak rozwiązaniem tylko tymczasowym. Mhm. Co zresztą wśród tych minusów wymieniam. No i zresztą ta jego forma. No nie wiem, szczerze dla mnie to ona nie jest wybitna. Jak sobie spojrzymy na mecz z Rakowem, Salamon nie dojechał, zawalił. Generalnie bomb umieszcza go na równi z Łukaszem Sołowiejem, jeśli chodzi o najczęściej mylących się, popełniających błędy obrońców ligi, więc trochę nie rozumiem zachwytów nad formą Salamona. Ja widziałem wszystkie mecze Lecha w tym sezonie, w tym roku i Salamon w każdym meczu ma przynajmniej taki jeden moment, że gdzieś coś zaśpi, niespodziewanie się pomyli. No, jeżeli go wystawimy w kadrze i przytrafi mu się taki moment, no to trochę, konsekwencje trochę, będą dużo poważniejsze, podejrzewam. Trochę brakuje już tam też, tam też szybkości, właśnie takie momenty moment zaspania. Z drugiej strony, no, no też ma atuty, to nie mówię, nie, nie robię z niego żadziaka, bo jest jednym z najlepszych jest obrońców klasy. Słabiakiem. Rzadziak, Słabiak, no, tak. To jakieś gwara Gdzie, z tego? Z gwara, lokalna, z gwara podradomska, tak. Z z e, no jest jednym z najskuteczniejszych obrońców Ekstraklasy, jeśli chodzi o, o grę głową i też wprowadzający prowadzenie piłki, zwłaszcza pod pressingiem, pokazuje, że no to jest gość, który nie pęka na robocie po prostu, że ma i umiejętności, i doświadczenie, to i wszystko, czego potrzebuje stoper też na takim międzynarodowym poziomie reprezentacji, właśnie żeby nie bał się mm, grać pod presją, żeby potrafił wprowadzić piłkę troszkę wyżej. Także to są, to są plusy, ale mówię, mamy w reprezentacji akurat taki moment, że ci nasi stoperzy zaczęli grać, czy to Piątkowski, czy Helik... I jakoś nie widzę niezbędności Salamona, a też wśród powołanych, chociażby Paweł Bochniewicz, dla mnie jest środkową brońcą o bardzo podobnym typie i no grającym w lepszej lidze i młodszym. Tak jest. Zgadzam się w pełni. Na naszym Twitterze zadaliśmy Wam pytanie, czy reprezentacja Polski zakwalifikuje się na Euro 2024. Prawie 400 osób zagłosowało. No i 62% jest za tym, że się nie zakwalifikuje, więc te nastroje są negatywne. Michał Probierz ma w, chyba sobie wziął za taki święty cel to, żeby w każdej rozmowie, której udziela, podkreślać, że najważniejszy klimat wokół reprezentacji polskiej musi być taki, że kibice muszą wierzyć. I on podkreśla, jak się go pyta, pytają ludzie, czy jest krytykowany, to on mówi, że jak sobie gdzieś Pójdę do A restauracji, to czy tak, gdzieś to tak, tak. Tekst, tak, to, tak, to wszyscy do niej podchodzą, zdjęcia sobie ze mną robią, więc ten naród wierzy, ale no, na weszło śledzą nas raczej ludzie, którzy piwką no, nożą interesują się <laughs> ciut bardziej niż taki niedzielny kibic. Was jest ta wiara, czy nie? Rozum mi podpowiada, że przejdziemy Estonię i wyłożymy się na Walii, natomiast mam nadzieję, że w tym wypadku jednak rozum zawiedzie. No, bardzo sceptycznie do tego podchodzę. Bo kilka finałów już mieliśmy w ostatnim czasie, albo takich meczów, gdzie, które były niemalże o wszystko, i, i, i polegliśmy. Więc no, ta drużyna potrzebuje, solidnej, solidnej przebudowy musi się w zasadzie zbudować na nowo. I, i wierzę, oczywiście, ale jakbym mam się kierować logiką, to, to raczej bym powiedział, że nie awansujemy. Moim zdaniem awans jest jak najbardziej możliwy, ale największym minusem jest dla mnie to, jak my, się, jak my sami się prezentujemy i jakie mamy problemy w ostatnich latach. A nie to, że nie wiem, trafimy na Walię. Uważam, tak, że Walię tak, możemy na spokojnie przejść, że to nie jest jakiś rywal, z którego musimy się bardzo bać. Natomiast, żeby była jasność. Yy... Wszyscy Finlandia na też. pewno bardzo chcemy, żeby Polska weszła na Euro, bo to nawet pod kątem samego turnieju, przygotowania do niego, przygotowywania różnych rzeczy, to jest zupełnie co innego, jak mamy tam Polskę, a co innego, jak po prostu będziemy od początku tylko patrzeć i się przyglądać, jak grają sobie inni. Więc to, 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 nieraz się mediom za, zarzuca, że one żerują na, na klęskach, na porażkach, ale, już to było, Nie, no ale błaga, było już to błaga, powtarzane błaga. kilka razy, nieraz, że na dłuższą metę zwycięstwo wygrana, sukces zawsze sprzedaje się najlepiej, więc także jakby patrzeć tylko już pod kątem czystego interesu nas, dziennikarzy, mediów, w naszym interesie jest to, żeby Polska była na euro Nie, już nieważne w jakim stylu, może nam potem przegrać po 0-3 każdy mecz w grupie, ale żeby była, żeby Oczywiście, w ogóle że tak. o, samo oczekiwanie jest kompletnie inne wtedy na, samo, na sam turniej. Samo takie zainteresowanie potencjalnych reklamodawców i jakichś osób, które chcą się prezentować przy yy, mistrzostwach jest nieporównywalne, więc hmm. dla mediów to to jest oczywiście że jest Wszyscy chcieliby, żeby Polska awansowała. Nieważne z jakim skutkiem, ale e, już na samym turnieju, ale to, by, to, to jest po prostu atrakcyjne dla każdego dziennika. A, nie Polska sądzę, żeby komukolwiek w polskich mediach zależało na tym, żeby Polski na euro nie było, bo Dokładnie. wtedy miałby pożywkę i miałby kliki. Nie, 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 to tak nie działa. się nie, nie miałby klików, bo nie miałby o czym pisać. Mam wgląd w statystyki i y, zwycięstwa Polski też się klikają u nas, więc, <laughs> no, y, ale, ale tytułem no, tak. zakończenia, y, bo nie, nie wspomina się o tym często, a Uważam, że ten turniej i fakt, że jest rozgrywany w Niemczech, to może być naprawdę kapitalna atmosfera u nas i takie bliskość wielkiego turnieju, możliwość wyjazdu na te mecze, nawet jeśli nie na stadion, to gdzieś w okolicy stadionu i przeżywanie tego jest taka niepowtarzalna i bardzo fajnie by było, jakbyśmy się na ten turniej udali, tak czysto już poza sportowo, poza finansowo, czysto dla atmosfery. Zgadzam się z tym w pełni. Będziemy o reprezentacji Polski jeszcze rozmawiać sobie w kolejnych dniach, a teraz zaczyna się ciekawsza. Moim zdaniem, część tego programu, bo zaprosimy sobie dyrektora sportowego Lechigdańskiego, Kuba Chodorowskiego. Porozmawiamy sobie też o kulisach wyrzucenia Gonzalo Fejo, czy znaczy o jego rezygnacji z motoru Lublin. Mamy komentarz z Zbigniewa Jakubasa, więc też sobie o tym wszystkim podyskutujemy. Wracamy do Was za minutkę, także robimy sobie przerwę i wracamy z pierwszą ligą i aferami w niej temat Twojego zwolnienia poruszaliśmy w wywiadzie pisanym, pamiętasz? Tak, tak, ta, ta, ta. Ja go zalinkuję. Dobrze, że tutaj yy, yy, nawiązałeś do tego, natomiast nie chcę się powtarzać, bo tam też o tym mhm. rozmawialiśmy szerzej. Macie yy, link w opisie. Natomiast pytam Cię o ten obiektywizm wobec Legii, bo przy tej Twojej antypatii kompletnej do prezesa Legii chciałem się zapytać, czy słysząc takie, a nie inne słowa ministra Nitrasa, które Ci puściłem przed programem, byłbyś w stanie bronić prezesa Legii, bo słowa ministra no są po prostu kłamliwe. No, bronić, określenie bronić w odniesieniu do mnie nie jest najlepsze. Natomiast, jeżeli jestem idealistą, jak zaznaczyłeś, no i zgadzam się z tym, Paweł. I populistą. Idealistą dla, bardziej. No to, to co mówił minister sportu Pan Nitras, no to trzeba po prostu sprostować. Nie, że ja będę bronił prezesa Mioduskiego, natomiast sprostować mogę. Pomylił pan minister wydarzenia na meczu Alkmar-Legia, bo Alkmar to drużyna z Holandii, a pan minister mówi o wydarzeniach w Anglii. Pan minister mówi, że prezes Dariusz Mioduski zachowywał się jak kibic, czyli szarpał się z ochroniarzami. No, no, nie szarpał się, a był szarpany. No, różnica, nie? Różnica. Nikomu w życiu nie, zaszkodzi, nie zaszkodzą mądrości Wojciecha Hadaja. Serdecznie odsyłamy do wywiadu redaktora Poczula z Wojciechem Hadajem, a także do wszystkich vlogów, które Wojciech Hadaj w swoim stoickim spokoju zamieszcza na weszło. Jest już z nami Jakub Hodorowski, dyrektor sportowy Lechii Gdańsk. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Wielka Lechia powraca? Lechia jest na dobrej drodze. Ostatnie wyniki po naszej myśli. Mamy oczywiście nadzieję i ambicje, żeby awansować. Jesteśmy na dobrej drodze, natomiast no, skupiamy się na najbliższym meczu z e, Odrą e, i krok po kroku. A co sprawiło, że tak odpaliliście w tym roku? Czy to jest fakt, że potrzebowaliście czasu na zgranie tej drużyny? Bo też rozmawiałem jesienią z Szymonem Grabowskim i on powtarzał, że no, tak naprawdę w tych okienkach na kadrę trochę pracował nad tym, czego nie mógł robić latem. No, jak wszyscy wiedzą, budowaliśmy tą drużynę e, szybko w ciągu miesiąca, półtora miesiąca w lato, więc siłą rzeczy ta drużyna tak potrzebuje czasu, żeby, żeby pewne mechanizmy zafunkcjonowały, żeby zawodnicy lepiej się poznali. Yy, I na pewno te przerwy na kadry bardzo nam pomogły, bardzo pomógł nam też yy, obóz zimowy. Mhm. Wspomniał Pan o tym, że, yy... ja, że... Mogę o obozie jeszcze chwilę? Bo i, i, tak. W sumie bardzo długi był, więc to też jest Trzy tygodnie, ciekawy temat. Tak, tak. tak. Tutaj planowaliśmy pierwotnie dwa tygodnie, Natomiast warunki pogodowe w Gdańsku, które nas zastały, sprawiły, że właściciel uznał, że jeśli nam to pomoże, to, to możemy zostać tam tydzień dłużej. Na to się zdecydowaliśmy i myślę, że to też nam bardzo, bardzo pomogło. A nie było obawy, że zawodnicy się tak zasiedzą w swoim towarzystwie? Była, bo... była jak najbardziej. Już przed, przed wyjazdem o tym rozmawialiśmy. Zmieniliśmy hotel w trakcie, żeby spróbować trochę. Odświeżyć otoczenie, i finalnie chyba dużego problemu żadnego nie było. Jakieś smaczki, kulisy tego, jak rozładowywaliście tę atmosferę w trakcie tych trzech tygodni? Właśnie, prawdę mówiąc, nie było czego rozładowywać. Naprawdę, naprawdę skupienie na pracy, dwa treningi dziennie, sporo meczów kontrolnych i, i, i przeszło to dość gładko. I nawet się nie obejrzeliśmy i Lechia była z powrotem w domu. Tak jest. Y tak jest, ale ja już zacząłem inny wątek. Pewnie się panu to wyświetli na e telefonie, bo tak działa. LinkedIn, ta, ta, ta strona, tam ma pan swój, swój, swój profil, a jak ktoś się wchodzi na LinkedIn, na jakiś profil, nie wiem czy o tym wiecie, to wtedy się wyświetla to, takie powiadomienie, więc to jest bardzo taka inwigilująca aplikacja, ale <laughs> tak czy inaczej, pracuje pan od sierpnia 2023 roku i wspomina Słyska. w Lechi. Ale jest napisane to już, że od sierpnia, także no, musi pan aktualizować, <laughs> czyli od lipca, ale mówił pan o tym, że dosyć w dużym chaosie powstawała ta drużyna. Czy dla osoby, która pełni coś w rodzaju w funkcji dyrektora sportowego, bo pan jest dyrektorem do spraw sportu, prawda w Lechigdańsk. To są komfortowe warunki, czy taki kompletny bajzl, w którym człowiek musi się w jednej chwili odnaleźć? Bo, bo pamiętamy, jak ta Lechia wyglądała w lecie. W pewnym momencie wydawało się, że będzie Luis Fernandez i, w, i dookoła niego całkowicie przypadkowi piłkarze. Z Tak. Znaczy nie nazwałbym tego ani bajzlem, ani komfortowymi warunkami do pracy. E wiadomo, że deficyt czasu powodował, że pewne rzeczy musiały być szybko trochę... E Mając więcej czasu, na pewno moglibyśmy się pewnym zawodnikom przyjrzeć bardziej. Nie byliśmy w stanie oglądać niektórych zawodników na żywo, musieliśmy tylko ograniczać się do analiz wideo i tak więc te rozmowy były szybkie. No i czas uciekał. Jakby liga już ruszyła, graliśmy powiedzmy eksperymentalnym składem pierwsze mecze, więc chcieliśmy jak najszybciej dołączać kolejnych zawodników do tej układanki. Pomysł na to od początku był, natomiast już była to potem kwestia realizacji, co nam się uda szybciej, co nam się uda później. Finalnie myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego, co, co udało nam się zbudować. Czy jakiś, jakiś transfer, którego żałujecie, że nie dokonaliście, jeśli chodzi o, o lato? Bo może bez nazwisku, pewnie będzie ciężko, ale czyli ile jest takich transferów, które mogłyby się dokonać, ale się z jakichś powodów nie to wydarzyły? Ja tylko wtrącę, bo Jałmzem chyba też był te, te, temat w Lechii, tylko On tak, sam tak. koniecznie chciał ekstraklasę i skończyło się na, na stali Mielec. Nie, prawdę mówiąc, nie, nie ma takiego tematu, którego byśmy dzisiaj żałowali, że, że coś się nie udało mamy bardzo fajną grupę chłopaków to nie będziemy mówić że to było założone jest to pewno poniekąd dzieło przypadku tak jak mówię nie mieliśmy tyle czasu żeby z każdym się dłużej spotkać porozmawiać zweryfikować cały background zawodników natomiast szczęśliwie mamy bardzo zgraną fajną ekipę młodą ambitną to było kluczowe dla tego projektu powiedział pan jakoś we wrześniu że okienko ocenia letnie na 4 plus po czasie ta ocena jeszcze wzrośnie Myślę, że to jest ocena, której się trzymam. 4 Plus to jest e, okno letnie. Letnie, letnie. letnie no bo zimowe to wiadomo, tam dwa transfery chyba. Ale no to... no, przez powiedzieć. to, że to letnie było na, na 4 i można powiedzieć, że to zafunkcjonowało, to zimowe nie było mm, tak palące. Nie musieliśmy tutaj łatać jakichś dziur, nie musieliśmy tutaj na, na, szybko, na szybko czegoś szukać, tylko zupełnie na spokojnie podchodziliśmy do. Do zimy. Ma pan swoją teorię, ile procent transferów musi wypalić, żeby, żeby okno móc uznać za udane? Bo były dyrektor sportowy arki, Gdynia, mnie pan Łukasiewicz, twierdził, że to wystarczy chyba do 20%. Obecny tak? chyba jeszcze nadal. Obecny? bo się jakoś schował. A nie, Go nie wiem, nie tak? Widać. On twierdził, że 20% czy 20%, czy 20 było, tak. tak. Z kolei w dyrektor sportowy stwierdził, że 80-90% udanych ruchów. tak? Z tym okiem, teraz okay. z letnim miał. To też tak, ciekawa interpretacja. Też była. Ale tak co do zasady, czyli bo różnie się mówi. Jakby pan miał 20% trafionych transferów, czyli 1 na 5 de facto, to. Nie no, to by się pan cieszył. że to 60% jest takim progiem? Antoni czy to Łukasiewicz bo... jest dalej dyrektorem sportowym. No mówię, tylko się schował, bo jest tam jest. <laughs> Nikogo nie słyszy ostatnio. Niesamowite. Ja ale ja to... myślę, że akurat Warce Gdynia to coś inne może mieć większy wpływ na transfery niż pan Łukasiewicz. Tak, Ciebie. to prawda. Słuchajcie, nie wiem, to zależy, w jakiej sytuacji jest drużyna. Jeśli my budowaliśmy drużynę praktycznie od zera, to skuteczność na poziomie 20% pewnie skończyłaby się w strefie spadkowej, więc w naszej sytuacji to nie byłoby satysfakcjonujące. Myślę, że takie 90% to na pewno w naszej sytuacji jest jak najbardziej okej. Okay. A jak w ogóle? Rozlicza się transfery. Bardziej przypisywać je panu czy Paolo Urferowi, czy wspólnie, no bo nie ma co ukrywać latem przede wszystkim. Spora część zawodników e, dzięki jego znajomościom została pozyskana, no ale teraz też, jak patrzymy, Bogdan Wionik to jest taki transfer z kierunku, który też jest raczej bliższy Paolo Urferowi. Znaczy nie ma co ukrywać, że Paolo Urfer, przejmując klub, miał już w głowie pewien zarys drużyny, którą chciałby tutaj zbudować i miał pewnych zawodników, których wiedział wcześniej, że chce tutaj sprowadzić, więc na pewno była to praca wspólna ja nie, nie przypisuję sobie tutaj sukcesu, jeśli chodzi o, o, o pewnych zawodników. No zawodnicy, którzy przyszli do nas z Walmiery, to, to, to były na przykład pomysły Paula Urfera. A nie bał się pan właśnie tych transferów z łotewskiej w Walmiery? No bo to wyglądało wtedy kontrowersyjnie, bo nie znaliśmy tych zawodników, to było oczywiste, bo... Bo Ligi Łotewskiej nikt na co dzień nie ogląda. I nie było w panu takiej obawy, że ten układ Paulo Urfera z Walmiero może być kontrowersyjny? Nie, nie było. Znaczy, tych zawodników oglądaliśmy, tak jak mówię, nie na żywo, oglądaliśmy ich na wideo i naprawdę co do tej trójki ciężko było mieć jakiekolwiek wątpliwości. Przy czym zaletą było to, że oni grali ze sobą, znają się, byli w jednym klubie, bo tak jak mówię, w tym, w tym okresie to, że przychodzi trójka zawodników ogranych, i grających wspólnie, było korzyścią dla naszego zespołu również. Nie, napisał, się do pan... do mnie, przepraszam, hmm? napisał do mnie kolega, że y, podobno nie jest Antoni Łukasiewicz tak. dyrektorem y, y, w Chyba, że oglądam stary y, program. Janek 89 <grym> też napisał na czacie u nas, że od dawna już nie ma Antoniego Łukasiewicza w Arce. To oficjalnie tam figuruje, dlatego ja mam wrażenie, że się, skutować, się A ja to zweryfikuję sobie po prostu. Bo to jest kwestia taka, że nawet jak był dyrektorem no. sportowym w Arce, no to i tak jego praca wyglądała podobnie jak teraz, gdy go nie ma, więc ciężko to zweryfikować. <grym> jest, ale jakoby go nie było. Jak to Ale wracając, wracając do, do Lechy, nie bał się pan trochę podpisywać pod tym, no bo pan jest dyrektorem sportowym, Paulów rozciąga zawodników. Na końcu w jakimś stopniu musi się pan podpisać pod piłkarzami, których on wcześniej przewidział, więc to taka specyficzna sytuacja. Podpisałem się pod każdym piłkarzem, który do nas trafił, i pod żadnym nie bałem się podpisać w sensie nie podpisywałem żadnego w ciemno. Oglądałem tych zawodników, i jak najbardziej każdy, który trafił finalnie do, do Lechy, to był zawodnik, pod którym nawet gdyby nie, nie prezes, podpisałbym się obiema rękami. Zatrudnił pan Gonzalo Fejo? Nie mówię, że teraz, tylko ogólnie. Bo jest dużo, jako, jako dyrektor sportowy. W kontekście pięciu lat powiedzmy. Czy, czy, czy Pytam jakby bardziej o to, czy ten trener, który. Ewidentnie ma swój warsztat i, i takie podłoże merytoryczne, ale też no, myślę, że te kompetencje miękkie zawodzą. Jest po prostu trudnym trenerem do prowadzenia. Czy on znajdzie szybko pracę? Po pierwsze, myślę, że znajdzie pracę, bo wyniki go bronią. Mhm. Nie znam trenera Fejo, więc nie chciałbym się wypowiadać. Zatrudniając kogoś do klubu, warto było jednak poznać trochę historię z jego strony i dowiedzieć się, jak on patrzy na to. Na pewno my dwa mecze, które zagraliśmy z motorem, to były bardzo trudne mecze, oba niestety dla nas przegrane, chociaż nie byliśmy drużyną gorszą, ale jednak przegrane, więc to też świadczy o trenerze. To trochę jak z zawodnikami, znaczy można mieć umiejętności piłkarskie na, na topowym poziomie, a, a, a charakter czasem się nie zgadza, co nie znaczy, że tacy zawodnicy często nie robią też dużych karier, więc nie wiem, czy bym zatrudnił. W tym momencie mamy trenera, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, więc nie ma takiego tematu w Lechii, Gdańsk. A na pewno trzeba byłoby go lepiej podjąć, by poznać, żeby podjąć decyzję. Ale tak generalnie dyrektor sportowy wolałby mieć trenera, który szedłby w takie spięcia, zwarcia, czy raczej takiego, z którym sobie może usiąść, wypić kawkę i wszystko w takiej miłej, łagodnej atmosferze przeprowadzić? Na koniec myślę, że każdy dyrektor sportowy chciałby mieć trenera, który jest skuteczny i, i osiąga wyniki, bo to, że się miło rozmawia przy kawce, to jednak na koniec dnia nie rozwiązuje tematu. Także, ee... Ale milej się rozmawia, jak w powietrzu nie latają tacki i kuwety. No. <grym> nie, no, nie, nie, nie chcę wchodzić w ten temat, nie znam ten Rafejo. Sytuacja jest, jest jaka jest, to już pytanie chyba do, do e, pana Jakubasa. No tak, bo nie pracuje już Gonzalo Fejo w motorze Lublin. Gonzalo Fejo po meczu ze Stalą Rzeszów złożył rezygnację, podał się do dymisji i napisałem do Zbigniewa Jakubasa w tej sprawie. Zbigniew Jakubas przedstawił swoje stanowisko. Pokażmy sobie grafikę z jego wypowiedzią. W tej wypowiedzi Zbigniew Jakubas twierdzi, że nie był to że, że powodem tej rezygnacji wcale nie była na przykład ich walka o, o kontrakt, czy, czy, jej, czy, czy nie był to myk typowy dla Gonzalo Fejo, czyli złożenie dymisji w najbardziej niespodziewanym momencie, żeby sobie coś ugrać przy stole negocjacyjnym, tylko wprost przeciwnie, Jakubos mówi tak, nie spodziewałem się oczywiście takiego obrotu sprawy, ale nie mam pretensji do trenera Fejo. Stres w piłce nożnej jest bardzo duży i czasami jego kumulacja zmusza człowieka do odpoczynku. Zwłaszcza po takich sytuacjach jak w meczu z Polonią w Warszawie, gdzie sędzia wypaczył wynik meczu i zabrał nam dwa punkty. Nie jest prawdą, że było to zagranie trenera Fejo pod negocjacje nowej umowy, ponieważ warunki tego kontraktu ustalone były miesiąc temu. Osobiście bardzo cenię kompetencje trenera Feja i to, co zrobił dla Motoru. Wierzę, że zasady wprowadzone mam nadzieję, że nie wszystkie. Oczywiście to już ja sobie dodaję. Wprowadzone przez niego będą kontynu kontynuowane pod wodzą Mateusza Stolarskiego, a Motor będzie dalej się dynamicznie rozwijał. Uh oh, eh Polonia, Warszawa, ten mecz. Szymon, ty pewnie oglądałeś ten mecz, więc możesz powiedzieć tam. Faktycznie doszło do przekręcenia motoru? Doszło, natomiast. Czy to jest powód, żeby przyjmować dymisję trenera? Czy w innych meczach. To, to pachnie dużym kitem. Nie trzeba, to, to, to nie trzeba się cofać daleko, żeby znaleźć mecz, w którym motor skorzystał na decyzjach sędziów, bo to był mecz spod bezkidziem, kiedy no, w dość kontrowersyjny sposób zawodnik motoru odebrał piłkę w polu mhm. karnym, po czym padła bramka więc błędy sędziów są niestety czymś częstym w pierwszej lidze i znajdziemy takie w obie strony, więc takie też teraz piętnowanie, że tego spotkania i wywyższanie go, że tutaj coś o czymś decydowało no, no zdarza się też. Gonzalo Fejo wparował do szatni sędziów, potem miał pretensje, że sędzia mu nie podał ręki po tym meczu, mimo że Gonzalo Fejo powiedział mu wprost, że okradłeś nas z punktów, zasugerował, że, że ten mecz był sprzedany, albo, albo że... Stres... No on tak, Czas... bo powiedział, ale żeście nas przekręcili. Tak, Coś, przekręcili. tak. ale żeście nas skręcili. No. I czy to może kumulować stres? Faktycznie Zbigniew Jakubas, jak się z nim widziałem w czerwcu poprzedniego roku, to opowiadał, że jest Gonzalo Fejo człowiekiem bardzo, bardzo podatnym na stres, że, 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 że ten stres... nie, ale wiesz, chyba no... tłumaczył, w sensie. tłumaczył chyba nawet to całe zajście z Pawłem Tomczykiem stresem, tak, jeśli tak, dobrze tak. pamiętam, tam tak. padło ze, 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 ze z Zbigniewa, Jakubasa, takie stwierdzenie, co, co było absurdalne. Nie, no słuchajcie, jeżeli trener nie potrafi sobie poradzić ze stresem wywołanym błędem sędziego, no to ja myślę, że on się po prostu no, nie nadaje do tej pracy w takiej szerszej perspektywie. I może być świetnym warsztatowcem, no ale błędy sędziego zawsze się zdarzają. No i co? Dlaczego ma być trenerem do pierwszego czy drugiego błędu sędziego? No co teraz nie wiem, nie. widzę. No, patrząc, widzę na, w... patrząc na kalendarium wydarzeń Gonzalo Fejo w motorze Lublin, to trudno, naprawdę trudno uwierzyć, że. Tyle przejść go nie złamało, że mógł dalej pracować, a teraz jeden błąd czy dwa błędy sędziów sprawiły, że nie wytrzymał i musi teraz odpocząć. No to, to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Gonzalo Fejo podaje się do dymisji, czy grozi dymisją, bo też pamiętam, że było sporo głosów z motoru, że po meczu z Wisłą Kraków w jesienią były takie. Gonzalo to tak źle odebrał tę porażkę i też narzekanie na sędziów, że już wtedy myślał o odejściu. Oczywiście to mu tam szybko minęło, ale no to też pokazuje i wcześniej jeszcze przed sezonem miała być dymisja, bo nie dogadywali się ze Zbigniewem Jakubasem w kwestii nowego kontraktu, więc temat co chwilę wraca i Raczej pokazuje generalnie, jakim człowiekiem jest Gonzalo Fejo, że on sobie nie radzi z emocjami, nie panuje nad tym, że jest taki, jest z jednej strony pracocholikiem, co jest wyniszczające, bo ten pracocholizm w Lublinie był podkreślany przez wiele osób, a z drugiej strony. No, nie panuje po prostu nad emocjami w różnych sytuacjach i, i pewnie to, jest, to się jakoś składa. No, też nie chcę mi się wierzyć, że, bo, bo czytałem i słuchałem dzisiaj Samuela Szczygielskiego w meczach, że Gonzalo Fejo uniósł się honorem i w takiej sytuacji słabszych wyników jako człowiek honoru złożył dymisję. Ale jak brzmi to wynik. Brzmi, brzmi to jak słowa, które mógłby wypowiedzieć Gonzalo Fejo. Jest tak, człowiekiem honorem. I brzmi to jak kompletny kit i, i, tak. i, 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 i bujda, no bo no, no, szanujmy się, to, to nie ma nic wspólnego... Na znaczy, sytuacje, w których Gonzalo Fejo mógł odejść z klubu, były już w przeszłości i, i też wtedy Zbigniew Jakubas się za nim wstawił i go nie, nie przyjął dymisji czy go nie zwolnił. Dlaczego teraz miałby przyjąć dymisję? Bo co, bo, bo Gonzalo Fejo chciał uratować swój honor? No, myślę, że Zbigniew Jakubas miał w czterech literach jego honor i bardziej liczył na motor w ekstraklasie, co, co mogło się wydarzyć z Gonzalo Zasterami. Dokładnie. Poza tym, jeżeli problemem są sędziowie, no to odejście z motoru Lublin nie rozwiąże problemu Gonzalo Fejo, bo on dalej sędziowie będzie. Sędziowie nadal istnieją. Dalej będzie trenował inny zespół też w Polsce, gdzie są ci sami sędziowie. No chyba, że zmieni ligę wtedy, wtedy w porządku. Ciekawe jest to, że, że w szatni motoru była taka lekka konsternacja tym zachowaniem Gonzalo i jego odejście, bo w, ostatnich czas, w ostatnim czasie właśnie po tych słabszych wynikach on nakręcał zespół, że nie no, panowie, tutaj taka świetna robota jesienią, generalnie takie punkty, jest już w takiej pozycji, jedziemy po tej ekstraklasę. No, zresztą Gonzalo Gazalo bardzo często nakręcał zespół w ten sposób, właśnie opowiadając o tym, że są super, co miało zresztą pokrycie w tabeli, i gdzieś zachęcając ich do tej walki, i nagle, chwilę po, tej, po tym budowaniu pozytywnej atmosfery, przychodzi moment, w którym Gazalo się z zawodnikami żegna i mówi, że on odchodzi. Więc no mogło to wywołać konsternację, jakieś zdenerwowanie też, czy, czy zawód u niektórych kibice motoru. Widziałem, że mimo że oczywiście dziękują mu za pracę, no to też są trochę rozczarowani tym, w jakim momencie on odchodzi i, i jak ta historia się zakończyła, można było to przewidzieć, no bo skoro w przeszłości Fejo wypinał się na wszystkich i wszystko, no to czemu miałby nie zrobić tego w przypadku Motoru? Nie no, tu musi być jakieś drugie dnozy. Przekonamy się w najbliższych tygodniach, co się będzie działo z trenerem. Być z kim może, podpisze kontrakt. Być może jakaś oferta już jest na stole i po prostu jakoś się z klubem dogadam, żeby odejść w taki, a nie inny sposób. No gdzieś tam gruchnęła wieść nawet, że Lech Poznań czteroletni kontrakt szykuje dla trenera a. Fejo, ale nie jestem w stanie w to uwierzyć w żaden sposób. No, będzie mu ciężko znaleźć pracę w takim klubie z uwagi po prostu na, na ten charakter. No, nie wyobrażam sobie Piotra Ludkowskiego czy nie wiem, Dariusza Adamczuka, Jarosława Mroczka, nawet Dariusza Mioduskiego, który musi współpracować z kimś takim. Nie, no? nie, nie, nie. To, to, by, to nie miałoby racji bytu. Aczkolwiek tytułem zakończenia o motorze trochę, bo to też jest dla nich ciekawa sytuacja, w jakiej się znaleźli, niekomfortowa na pewno. Lechia się cieszy, bo, bo odpada rywal z walki o awans w jakimś stopniu, czy, czy komplikuje się ta sytuacja motoru. Ale w sumie może to wyjść w dłuższej perspektywie i na dobre, bo Mateusz Stolarski, który zastąpił go za Lofejo, jest bardzo dobrym trenerem. Myślę, że równie utalentowanym, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne. Może trochę mniej, jeśli chodzi o bajerkę, ale, ale na koniec jest też mniej toksyczną osobą i zarówno odbiór motoru dookoła, jak i w szatni, myślę, że no nie będzie gorszy. Po prostu Mateusz Stolarski może to dźwignąć i w jakim stopniu oczyścić Motor z tej aury wiecznej afery i konfliktu ze wszystkimi dookoła. Czy wy w Lechii faktycznie się cieszycie z takich potknięć, czy też momentów kryzysów w klubach, z którymi rewalizujecie awans do Ekstraklasy, czy to jest zbyt dużo dopowiedziane? Choć z drugiej strony na pewno się cieszycie. <noise> Myślę, że skupiamy się na sobie, tak jak mówiłem na następnym meczu. To co się dzieje u rywali, my z Motorem już dwa mecze w tym sezonie rozegraliśmy, więc to pod tym względem nie ma dla nas większego znaczenia. Też myślę, że to nie jest tak, że trener jest większy niż klub. Odszedł Gonzalo Fejo, jest trener stolarski, wcale nie znaczy, że motor będzie grał teraz gorzej czy punktował gorzej. Także mówię, my się skupiamy na, na, na swoich meczach. Skupiacie się na sobie, a ta rywalizacja z arką, no siłą rzeczy, jest chyba czymś, co. No to taką narrację trzeba w Gdańsku prowadzić, że, że chce się być lepszym od, od Arki. Widać było chociażby po tej ostatniej wpadce. A Arki, kiedy na waszych social mediach się pojawiła prognoza pogody, która wskazywała, że zrobiło się zimno w Gdyni. No ta rywalizacja, rywalizacja na pewno nakręca kibiców przede wszystkim I, i dobrze, bo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej osób chodziło na nasze mecze. I żeby... jak najwięcej, ale do liczby 8500. Więc jak najwięcej osób, żeby do liczbę się liczby więcej. I e, no to jest trudne, tak naprawdę, na tak, tak dużym obiekcie. E, ciężko jest oszacować, jakiej e, liczby kibiców możemy się spodziewać za tydzień, a to jednak trzeba z e, co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem e, zaplanować. Więc na pewno wyciągając wnioski na następny mecz, ta, ten, ten limit będzie wyższy, ale też to dalej nie będzie 40 tysięcy. Nie, no to wiadomo, to, to, to jest oczywiste. Ja myślę, że też tutaj problematyczne są te przepisy i, i to, że ten mecz z Ogłębie został z automatu niemalże przypisany jako mecz podwyższonego ryzyka, gdzie te koszty no, dwa razy praktycznie skaczą, jeśli chodzi o ochronę, a, a często są to bardzo na siłę klasyfikowane mecze jako podwyższone ryzyko. Mówił o tym też prezes NITO w kontekście Polonii Warszawa, bo tam też był podobny problem i ja z jednej strony rozumiem frustrację kibiców, z drugiej... Mm, Trochę to leży w ich rękach, bo jakby oni wcześniej zbudowali frekwencję, która pozwala przewidzieć, że na konkretnym spotkaniu pojawi się więcej osób, no to przecież Lechia by zgłaszała imprezy masowe na większą liczbę kibiców, a że wcześniej aż tylu kibiców na mecze nie przychodziło, żeby mieć pewność, że na, na zagłębie przyjdzie ich więcej, no to, to takiego zgłoszenia też nie było. Jestem w stanie zrozumieć takie wytłumaczenie. A pana zdaniem, Stadion Lechi może przytłoczyć jak jest tam 8,5 tysiąca ludzi, bo trener Hackiewicz, trener Zagłębia Sosnowiec, tak to tłumaczył na konferencji Słabym, słabym początkiem meczu. A z zagłębie przecież ma skład dość doświadczony. Być może Ukraińiec, który dwa lata nie grał w piłkę, mógł, mógł się poczuć dziwnie, ale pozostali, wydaje się, że, że nie. To jego mogło boisko przytłoczyć. Jego mogło wszystko przytłoczyć, <laughs> nawet piłka przynosi. Powiem tak, chciałbym, żeby tak było. Bardzo bym chciał, żebyśmy grali przy pełnych trybunach i żeby naprawdę rywale wychodzili na boisko przytłoczeni tym, co się tam dzieje. Może na niektórych zawodników rywala miało to wpływ, ciężko mi powiedzieć. Czy w Lechii w ogóle jest wariant B na przyszły sezon, który zakłada, że nie będzie awansu? Musi być, musi być, no bo tego awansu jeszcze nie ma. Ten, ten to wariant też nawiązuje z... do, do pana słów, żeby nie bierzecie pod uwagę, że nie będzie tego awansu tak w praktyce. To, to była rozmowa z Interium chyba we wrześniu. Powiem tak, z punktu widzenia sportowego e, wydaje mi się, że jesteśmy... E, Mamy wszystko, co, co potrzeba, żeby ten awans zrobić. Natomiast to jest tylko sport, więc e, jeśli chodzi o organizacyjnie, klub musi być przygotowany na, na oba warianty. A w jaki sposób się przygotować na taką amortyzację? Finansowo, no, Przede tak. wszystkim finansowo, tak. To mówimy o kwestiach finansowych, bo kolejny rok w pierwszej lidze bez sponsorów byłby niezwykle trudny. Już teraz jest jakieś tam pierwsze trudności się, się pojawiają, więc musimy pracować nad, nad komercjalizacją. nie ma zaległości finansowe? Lechia ma pewne zaległości finansowe względem zawodników. Ale i, i na przykład ja rozumiem, Królewski zrozummy. wyliczał, że to jest tam półtora miesiąca, uśrednione, głu... coś tam, coś tam. A Jeden, u was? Trzy... Je to, jest? to jest miesiąc, dwa miesiące, rozmawiamy o trzech miesiącach? No, o trzech miesiącach nie rozmawiamy. No wiadomo, bo nie można. No, tak, tak. To już by była sytuacja niebezpieczna. Dlatego dla postawiłem taką granicę. To jest trochę powyżej miesiąca. Powyżej miesiąca. Ale czy to jest dla piłkarzy problematyczne? Łatwo im przetłumaczyć, że to jest problem, czy, czy oni wiedzą Na szczęście, tak jak mówiłem na początku, że jest to naprawdę grupa zawodników, którzy oni też nie przyszli dla Lechi z celem zarabiania pieniędzy. To znaczy podstawowym celem zarabiania pieniędzy, tak? To jest, ich cel to jest rozwój sportowy, ich cel to jest awans, ich cel to jest pokazanie. Się na boiskach i gra. Więc tutaj, jakby problemu z tego nie ma, natomiast jest to problem dla klubu, z którym mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu dni sobie poradzimy. A jak chcecie z tego wyjść? Jak, jakie macie plany, żeby to naprawić? Bo tak jak pan mówił, tych sponsorów no, za bardzo nie ma. Więc skąd wziąć pieniądze? Poszukiwanie sponsorów to jest jedna rzecz, natomiast jeśli mówię, że próbujemy rozwiązać problem w ciągu kilkunastu dni, no to sponsorów w ciągu kilkunastu dni siłą rzeczy nie znajdziemy, więc tutaj musi właściciel zainterweniować. A ilu sponsorów Lechia Gdańsk? Bo też Zbigniewa Jakubasa, pamiętam, który narzekał, że nawet Pogoń Siedlce chyba, czy tam Wisła Pławy ma więcej sponsorów niż Motor Lublin, mimo że motor jest większą marką. A i jak to wygląda w lechi Ilu z takich sponsorów, którzy są strategiczni dla Was? W tym momencie trzech. Natomiast to też nie chodzi o to, żeby tych sponsorów mieć mhm. bardzo dużo. To, 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 żeby to... dużo płacili. Żeby budżet się zgadzał, na tak. pewno. E, także. Byliśmy w trudnym momencie, jeśli chodzi o, o, o lato, jeśli chodzi o, i o budowanie drużyny, ale też i przekonanie do siebie, że, że warto w tą drużynę zainwestować pod, pod względem sponsorów, bo, bo drużyna w budowie nie było wiadomo. My mogliśmy mieć obietnice, nadzieje przedstawiać jakąś wizję, natomiast uwierzyć w ten projekt nie, nie każdy był w stanie na tamtym etapie. Myślę, że teraz będzie... Trochę łatwiej. A mi tak. się wydaje, że, że całkiem grubo zagraliście, bo z jednej strony mamy Luisa Fernandeza no, z ogromnymi zarobkami, które gdzieś tu wyciekała kwota, 160 tysięcy złotych miesięcznie, zdaje się, taka padała kwota, no to całkiem dużo, plus macie jeszcze transfery gotówkowe, no nawet w ekstraklasie to nie jest reguła, a, a, a co dopiero na poziomie pierwszej ligi, no poszliście grubo, jeśli chodzi o, o to okno trochę. Czy wy naprawdę zapłaciliście 600 tysięcy euro za Tomasza Bobcka? Czy to jest w jakimkolwiek, w jakimkolwiek stopniu realna kwota? No, taka informacja widnieje na portalu Transfermarkt, na który się wszyscy powołują. Ja prawdę mówiąc zawsze się zastanawiam, skąd Transfermarkt bierze e, informacje o kwotach. To ja panu Nie. odpowiem od razu. Oni selekcjonują informacje w mediach i po prostu wybierają to, co się powtarza najczęściej albo brzmi najbardziej prawdopodobnie. Nie, no o kwotach nie, przepraszam, nie będę. Nie będę się tutaj Ale wypowiadał, natomiast też jeśli chodzi o, o pensję Fernandeza, to myślę, że ona jest grubo, ale przesadzona. Mhm. Natomiast sam ruch z Fernandezem, był to pomysł Paulo Urfera i myślę, że, że trafiony. W sensie on pokazał, nadał wiarygodności temu projektowi na, na wczesnym etapie, czyli pozwolił, łatwiej było rozmawiać z innymi zawodnikami, bo widzieli, że coś się w tej lechi zaczyna dziać i że te plany są poważne, a nie tylko malowane. Także... Czym go przekonaliście? W takim razie? Mieszkaniem nad morzem. Paulo Urfe rozmawiał z, <grym> z Fernandezem, zanim ja trafiłem do klubu, także. Na to pytanie, ja ci powiem jednak, ja czy mi przekonali. Ja się pieniędzmi że nie, był, suszymy, nie, był, nie jest Myślę, tak? że nie był to e, dla Fernandeza tak, jak rozmawiałem z nim teraz. E, nie była to dla niego najważniejsza sprawa. On ma jednak swoje jednak ambicje sportowe. No ale ja myślę, że on on na tyle pokazywać. dobrze się pokazywał w Wiśle Kraków, że on dostałby angaż w ekstraklasie, że to byłoby możliwe, tak mi się wydaje. To jest pytanie z kolei do Fernandeza. Nie wiem, nie wiem jakie miał oferty, nie wiem czy miał oferty. Natomiast na pewno on nie kieruje się tylko finansami w swoim podejściu do życia. Ja, no to, dyrektor to z pewnością. Dyrektor mówi, że powiedział, że ta kwota jest niższa. To pociągnę temat tego Bobczka. Czy to jest kwota niższa niż 500 tysięcy? skoro mówimy, że niższa jest pensja, to powiedzmy też, czy niższa jest kwota. Nie, jest mnie, mniej niż 500 tysięcy euro za niego zapłacić. Wolni mnie proszę z tego pytania, ale o kwotach nie, nie chcę się wypowiadać. Ale o pensji już tak, no nieładnie. A co do transferów, czy tak czy siak jesteście nastawieni, że latem kogoś sprzedacie? Bo ci zawodnicy, których sprowadziliście w większości są młodzi, czy w miarę młodzi z potencjałem sprzedażowym, też Pan mówi o promocji, czyli no, siłą rzeczy nasuwa się, że prędzej czy później Lechia po prostu będzie ich sprzedawać. Prędzej czy później na pewno, natomiast absolutnie nie, nie nastawiamy się teraz na, na sprzedaż zawodników. Chcemy, żeby ci zawodnicy, ta grupa zawodników od początku, taki był pomysł na, na klub, żeby w ekstraklasie się pokazały, tutaj, potem. Dokładnie tak. Do, potem w ekstraklasie, potem być może przynajmniej część tych zawodników pójdzie z nami dalej. Plany są właściciela ambitne, żeby, żeby pokazać ich również w Europie. A Pana zdaniem, zakładając, że wszystko dla Was skończy się dobrze i jest Ekstraklasa, kadra będzie wymagała rewolucji, dużej przebudowy, czy jednak y, zmian na średnim poziomie, czy wręcz kosmetycznym, bo wiemy jak to jest z Beniaminkami. Często zawodnicy, którzy błyszczą w pierwszej lidze, a potem się okazuje, że w Ekstraklasie nie dają rady. Zimą jest ratowanie tyłka i często kończy się to już spadkiem i długami. Kadra od początku była budowana z takim założeniem, że, że ci zawodnicy mają być ze sobą, zgrywać się ze sobą i tworzyć trzon zespołu, który będzie szedł z tą drużyną dalej, czyli na pewno rewolucja nie nastąpi. Ja mam przekonanie, że Praktycznie każdy z tych zawodników, który jest teraz, poradzi sobie w tej drużynie na poziomie ekstraklasy. Także jeśli będą zmiany, to myślę, że kosmetyczne, jeśli by ich nie było, również jestem przekonany, że, że, że ten zespół sobie w rozgrywkach ekstraklasy poradzi. Czyli w pewnym sensie mieliście poczucie, że sprowadzacie piłkarzy ponad pierwszą ligę już teraz. Tak, latem. A jak wygląda sytuacja z jakimś zainteresowaniem nimi, z zapytaniami, z tym ilu dyrektorów czy skautów przyjmujecie na meczach Lechii pod kątem obserwacji waszych zawodników? No bo musicie mieć już takie jakieś wstępne dane na ten temat. Przyjmujemy skautów, ale głównie to jest Ekstraklasa Pierwsza Liga. Nikt się oficjalnie nie anonsował z klubów zagranicznych, a zapytań nie było w tym momencie żadnych. Ale ja też nie spodziewam się, żeby z drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce były... Poważne zapytania, które w ogóle moglibyśmy nawet zacząć rozważać? Z jednej strony tak, z drugiej ci piłkarze mają całkiem ciekawe CV często, bo mówimy o ofensywnych zawodnikach, to pewnie Maksym Chłani, reprezentant Ukrainy młodzieżowy i potwierdza się jego dobra forma, ale taki Elias Olson na przykład. No bardzo rzadko się zdarza, żeby młodzieżowy reprezentant takiego kraju jak Szwecja w ogóle trafiał do, do Polski, a co dopiero do pierwszej ligi, więc zakładam, że na niego może spoglądać sporo klubów. No Bobczek chyba też teraz jest na liście rezerwowej reprezentacji Słowacji tej pierwszej dorosłej, tak? Więc to też o czymś świadczy. Jest na liście rezerwowej, niestety nie pojechał Elias Olson pojechał na kadrę U21 Szwecji, więc sami jesteśmy ciekawi jak będzie tam wyglądał na tle pewnie bardziej doświadczonych kolegów z lepszych europejskich klubów, ale nie jest wykluczone, że będzie tam również grał, był na jesieni w kadrze U20 Szwecji i tam był kapitanem. A jeszcze słówko o tych dwóch zawodnikach, których żeście sprowadzili zimą. Co Was skłoniło, żeby ich sprowadzić? Jakie są ich potencjalne atuty, wady możemy pominąć? No to pierwszy trafił do nas głecho. To była ta pozycja, na którą bardzo szukaliśmy wzmocnienia, bo de facto na jesieni graliśmy cały czas dwójką Chindris olson Oczywiście pierwsze mecze były już w dość eksperymentalnym składzie, tak jak mówiliśmy o tym, bo, bo tam grał i Neugebauer na środku obrony i brzęk na środku obrony, więc potrzebowaliśmy tutaj rywalizacji i z Guecho rozmawialiśmy już nawet latem, on, latem... To Precyzując, to jest stoper z drugiej ligi francuskiej, tak? tak jest. Z Bastii sprawdzony. Tak. Latem on był jeszcze odchodził z Paris FC i wtedy rozmawiali... rozmawialiśmy z nim po raz pierwszy. On... Zdecydował się jeszcze na, na pozostanie we Francji. Tam miał problemy z grą na jesieni, więc, więc przeszedł do nas na zasadzie wypożyczenia. Na pewno tą rywalizację wzmocnił. To jest zawodnik, który może zagrać też na, na pozycji numer 6, może też zagrać na boku obrony, jakby była taka konieczność. Więc jest tutaj duża jakość i myślę, że, że chłopaki też już czują, że, że muszą dawać siebie jeszcze więcej, żeby zachować swoje miejsce. I drugi zawodnik to jest Vjunny, który też długo nie grał, też szuka przede wszystkim gry i odbudowania się fizycznego, więc na niego w perspektywie kilku tygodni, jak doprowadzimy go do optymalnej dyspozycji fizycznej, pewnie będziemy mogli liczyć. Nie jesteście przerażeni tym, że Szachtar wam zablokuje w jakimś stopniu ten ruch czy możliwość jego gry, bo tam jest spór o to, czy on w ogóle mógł odejść z klubu. Znaczy Szachtar uważa, że ten kontakt został anulowany nieprawidłowo. Zawodnik rozwiązał kontrakt z winy klubu, powołując się na, to jest w przepisach FIFA określone jako just cause. Miał swoje powody, jest to wiadomo, że klub praktycznie zawsze kwestionuje tego typu rozwiązanie kontraktu. Więc prawie na pewno on będzie miał z szachtarem jakieś, jakąś sprawę przed FIFA. Jest w tej chwili naszym zawodnikiem, więc będziemy go w tym wspierać. A to jak daleko mu brakuje do takiej optymalnej formy, żeby mógł grać? I też, czy to jest taki napastnik bardziej o profilu Bowczka, czy jakiś trochę inny zawodnik? To jest zawodnik, który może zagrać i na pozycji numer 9, i na pozycji numer 10. Więc troszeczkę inna charakterystyka niż, niż Bobczek. Ale tak, daje nam komfort wtedy na dwóch pozycjach. Jak długo? Myślę, że jest to kwestia dwóch, może trzech tygodni. W jaki sposób pan reaguje na zarzuty, że jest za mało Polaków w składzie Lech Gdańsk? Nie reaguję, bo do tej pory nie miałem takiego pytania. E... Zarzucam, <laughs> że jest za mało Polaków w składzie Lech Gdańsk. Ale co to znaczy, że jest za mała? Jaka jest liczba? Która by była jak wychodzi na przykład dwóch albo trzech, to, to to jest raczej marginalna liczba Polaków, tak? No to na to się narzeka w ekstaklasie, co dopiero w pierwszej lidze, jak mamy takie przypadki. Rozumiem ten zarzut. Skupiliśmy się głównie na jakości. Szukaliśmy zawodników młodych z potencjałem do rozwoju. Tacy zawodnicy w Polsce są. Jest ich bardzo ciężko pozyskać, albo kwoty, które padają za takich zawodników są tak wysokie, że Lechia nie jest w stanie temu sprostać, więc dużo łatwiej jest nam pozyskać młodzieżowego reprezentanta Szwecji z, z tamtejszej Ekstraklasy niż młodzieżowego reprezentanta Polski z polskiej Ekstraklasy czy pierwszej ligi. No ale da się to zrobić. No Dominik Piła, żeby to wcześniej oczywiście, no ale ten transfer był możliwy do, do zrealizowania. Ja nie pamiętam tego transferu, ale to był transfer gotówkowy czy on... gotówkowy. Tak. E, moment, bo tam, się się, kończy, tam ja się kończył, kończył się kontrakt. kontrakt. Okay. Tak. On chyba został tak. wykupiony w y, zimę, kontraktu, Przed końcem kontraktu, tak. kontraktu, który kończył mu się w lato. Tak, no więc wtedy jest o, o tyle łatwiej, że klub odstępujący ma mniejsze pole negocjacji mm. natomiast zawodnicy, którzy są zabezpieczeni długimi kontraktami, to, to w naszej sytuacji pozyskanie takich są. zawodników jest finansowo niemożliwe. Z I no to ciekawe, co byłoby w przypadku, gdyby Lechia nie awansowała, czego nie życzę no bo może dojść do rozszerzenia przepisu o młodzieżowcu na pierwszą ligę. Przynajmniej takie są, takie są pomysły. Też jestem ciekaw, czy jak to mogłoby wpłynąć na pierwszą ligę. Czy to, czy to pana zdaniem byłby dobry pomysł, bo no, mieszamy cały czas w tym przepisie o, o młodzieżowcu i nie możemy się zdecydować na, jakąś, na jakieś jedno rozwiązanie. No teraz jest, zamysł jest taki, tego pomysłu, który forsują kluby ekstraklasy, żeby scedować na pierwszą ligę ten przymus wychowywania młodzieżowców po to, żeby później ewentualnie kluby z ekstraklasy miały skąd dobierać. No ale z drugiej strony jak tak sobie myślę o rynku, no to wpłynie to na rynek tak, że te, pierwsze, te kluby pierwszej ligi faktycznie sobie pozyskają jakoś tych młodzieżowców. Natomiast no, one się one będą po prostu cenić i to nie będzie tak, że mamy jedna ma rzecz, ale szybki też, przepływ. też ci młodzieżowcy będą mieli na pewno większe wymagania od pierwszoligowców, bo już dwóch to już jest, naprawdę trzeba mm -hmm. się zabezpieczyć mocno. I kolejna rzecz, no to jest wygodne, żeby kluby ekstraklasy tak powiedziały, ale pierwszoligowcy też mają jakiś swój interes, jeśli chodzi o poziom sportowy. Jeśli teraz pierwszoligowiec ma bardzo ciężko do do poziomu ekstraklasy po awansie z powodu różnicy finansowej, no to jeszcze będzie miał ciężej, skoro będzie musiał mieć dwóch tych młodzieżowców w składzie, ewentualnie myśleć o tym, jak ich później zastąpić. No, duży rozgardiaż, jeśli chodzi o, o takie planowanie kadry, musi nastąpić po czymś takim. Czy znaczy można się na pewno ratować wypożyczeniami tych młodzieżowców z klubów ekstraklasy? Natomiast o tyle nie było to w. W polityce transferowej Lechigdańsk, Gdańsk, że my przy każdym wypożyczeniu chcemy mieć zagwarantowaną opcję wykupu, a ta opcja prawdopodobnie przy wypożyczeniach z ekstraklasy byłaby albo nierealna, albo niemożliwa. Więc na pewno długofalowo skorzystają na tym kluby ekstraklasy. Jeśli u nich tego przepisu nie będzie, w pierwszej lidze będzie trzeba mieć dwóch, bo to oni będą dostarczać tych zawodników niżej a, i, i będą korzystać na ich rozwoju najbardziej. A Co do wypożyczeń takiego Dawida Bugaja wykupicie? Mamy czas do końca maja na podjęcie tej decyzji, więc na 18 marca 2024 roku. Jest bliżej czy dalej do wykupienia Dawida Bugaja? Nie, nie umiem teraz odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze mamy... Jest inna ciekawa postać. Jak... Ale jeszcze, jeszcze dopytam. Czy, czy to jest droga w ogóle opcja, żeby takiego piłkarza wykupić dla was? Nie, no, tak jak mówię, mamy w kontrakcie u każdego zawodnika zapisaną, wypożyczonego, zapisaną opcję, która jest dla nas realna. Tak? Przynajmniej była w lato dla nas traktowana jako realna do... Do wykupu. Natomiast to nie są małe pieniądze, więc damy sobie jeszcze ten czas na, na podjęcie okay. decyzji. Widuje pan w klubie Dusza na Kuciaka czasami, czy, czy nie? Widuje praktycznie codziennie. Tak, i on dobrze reaguje na to sytuację, w której się znalazł? Bo może, może pan wprowadzić, bo to, to jest jednak legenda pewnie Lechigdański, bardzo ważna postać w historii To jest, Janek, pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, bo jak, po, jak y, nasz gość powie, że dobrze, to będzie źle świadczyło o ambicji zawodnika, jak e, powie, tak. że źle, no to będzie świadczyło, A że już, jakieś konflikty się wyrażą. ma już 36 lat, tak? Dobrze. 38. 38. U, to faktycznie. Mhm. Myślę, że nie może reagować dobrze, e, bo tak jak mówisz, ambicje ma i chciałby jeszcze, e, jeszcze gdzieś w piłkę pograć. E, natomiast e, nie reaguje też źle, Myślę, że z czasem po prostu już do tej sytuacji, którą ma jakoś się z nią pogodził i, i będzie sobie w lato szukał klubu, żeby tak, jeszcze pan, tą karierę. Ja gdzieś... pan Znam. mówił, że widuje ci się codziennie tutaj Słowacy piszą, że. Że ma obowiązek uczęszczać na dwa treningi tygodniowo. To jest nieprawda? Czy... To jest nieprawda. Nie, trenuje codziennie e, indywidualnie. Ale nie psuje klimatu w szatni, to? Nie psuje klimatu w szatni. A, ciekawe. Nie dało się z nim dogadać jakoś wcześniej? Na... O, co, o co się rozbija, że taki zawodnik Wam wisi na kontrakcie, że tak to nazwę? Bo to też nie jest jednostkowy przypadek. To znaczy, może nie każdy ma taką sytuację jak Kuciak, no ale Lechia ma też zasądzone z przeszłości pewne odszkodowania, które musi wypłacić piłkarzom, no i to też w jakimś stopniu. Pewnie rzutuje na Waszą sytuację finansową. Powiem tak, gdyby Dusza miał ofertę z innego klubu, yy, konkretną, realną, że może odejść, na pewno byśmy się dogadali i, i by odszedł. Natomiast taka oferta się ani w okienku letnim, ani w okienku zimowym po prostu nie pojawiła. Zimą trener Grabowski mówił, że jest kilka jakichś tam zainteresowań, zapytań. On stwierdził, że ofert, no ale dalej? mam wrażenie, Dusza, że może... Duszan Kuciak ma podpisany kontrakt z Lechią Gdańsk. Jak rozumiem, kontrakt nie mały, dlatego nie chce odejść, bo pewnie gdyby to był kontrakt mały, no to by sobie znalazł innego pracodawcę, ale ma 38 lat i, i prawdopodobnie za chwilę, na pewno za chwilę już piłkę nie będzie grał, więc chce wykorzystać ten moment swojego życia, no jak citryny wycisnąć i, i nie można mieć do tego człowieka pretensji, no bo ten kontrakt ktoś podpisał, tak? no to nie jest tak, że Duszan Kuciak przy, przykładał pistolet do głowy komuś w Lech Gdańsk. E, raczej się to odbyło na zasadzie obustronnej woli. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego Lechia nie może respektować tego kontraktu na takiej zasadzie, żeby Duszana Kuciaka, skoro nie chce odejść, ma do tego prawo, żeby z niego nie korzystać? Dlaczego nie korzystacie z jego usług, skoro już mu płacicie i to, i to duże pieniądze? A więc kontrakt jest respektowany, bo nikt go z naszej strony nie zerwał, Duszan jest w klubie i w klubie trenuje. Pomysł na drużynę jest inny, jest Antek Mikułko, jest Bogdan Sarnaski, na nich chcemy stawiać jako zawodników, którzy będą z nami dłużej. Zawodnik Duszan, tak jak jest legendą klubu, tak przyszłością tego klubu już nie jest. Więc... No na pewno nie jest. Ale dlaczego nie może być traktowany na równi z innymi bramkarzami w tej sytuacji? Po pierwsze, wejście do drużyny nowych zawodników byłoby trudniejsze przy Duszanie. Przynajmniej w ocenie właściciela, w ocenie mojej. To jednak jest inna sytuacja, jeśli ci zawodnicy mają świeżą głowę i wiedzą, że nikt nie, nie czeka na ich błąd, żeby wejść do bramki. Znaczy, jest toksyczną osobą trochę, tak? Kuciek? Nie nazwałbym tylko tak. Tak jak mówię. Yy... Jest to zawodnik, którego już nie traktujemy jako, jako przyszłość klubu. Chcemy stawiać na zawodników młodych i chcemy im zapewnić optymalne warunki do rozwoju. Pytają się ludzie na czacie. TG pisze, czy dacie Duszanowi Kucielkowi mecz na koniec, bo na to zasługuje. Czyli zakładamy, że awansujecie na przykład przed ostatnią kolejką i Kuciek wchodzi do bramki na ten ostatni mecz, pożegnanie z Lechią. Czy to jest raczej sytuacja na tyle stracona między Wami, że, że, że nic takiego nie powinno zajść? Szczerze mówiąc, bardzo bym tak chciał, żeby, żebyśmy byli w tak komfortowej sytuacji, że możemy mieć mecz u siebie na koniec bez presji, w którym, w którym Duszan może się z nami pożegnać. Czyli wchodzi coś takiego w grę? Dla mnie to jest wymarzony scenariusz, żeby, żeby, żebyśmy mogli zagrać taki mecz. Tak, jeśli macie jakieś pytania o Lechię Gdańsku, o pracę dyrektora sportowego, o rynek transferowy w Polsce, to zadawajcie na czacie. Żeby wprowadzić, no to Kajetan1982 zadaje pytanie... Czy będziecie szukać piłkarzy w Japonii, bo to ostatnio modny kierunek i kilku ciekawych piłkarzy tam trafiło do Polski z tamtąd. No i faktycznie oni wróż... też tak różnymi ścieżkami trafiają, bo często jest tak, że ci piłkarze, którzy z Azji przyjeżdżają, są już tutaj ściągani za obietnicowe jakiejś pracy. Potem trafiają na Słowację przez przypadek. Potem i potem. Może dopiszmy tutaj... też Koreę, bo to też. Tak, no nie... dodajemy właśnie kierunek azjatycki. Czy w ja go. sprowadzałem Kokiego Hinokio do zagłębia Lubin ze Stomilu Olsztyn i byłem bardzo zadowolony z tego zawodnika. W ogóle podoba mi się etos pracy japońskich zawodników, więc dlaczego nie? Natomiast na razie nie, nie skupiamy się w ogóle na tym rynku, nie szukamy aż tak daleko. A Jaki jakie rynki? rynki? No, dokładnie. bardzo zgodni. Bliskie, tak jak zauważyliście, Ukraina, Skandynawia. Bałkany, no myślę, to są kierunki takie mocno eksploatowane przez e, polskie kluby ze względu na, na bliskość i kulturową, i odległościową. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Januszem Filipiakiem świętej pamięci i, o, i mówił mi, że takim marzeniem każdego dyrektora sportowego, właściciela klubu i, i, i tak dalej jest właśnie e, eksploatowanie tego rynku bałkańskiego, ale on twierdził, że są zbudowane takie rurociągi piłkarzy e, tych z e, e, Bałkanów na zachód do tych. A, e, drużyn z Anglii, Francji, Niemiec, te, które mają więcej pieniędzy, żeby płacić za sam potencjał. Czy faktycznie tak to wygląda, że ten ry rynek bałkański jest bardzo przebrany już z takich największych talentów i trzeba wybierać wśród takich zawodników w trzeciej, czwartej kategorii w swoich pokoleniach, rocznikach? Myślę, że jest mocno przebrany. Tam Włosi bardzo ten rynek już w bardzo młodym wieku eksploatują. Też my przeglądaliśmy się ostatnio zawodnikowi, który miał 16-17 lat yy, i i już chyba za, za duże pieniądze odszedł do jednego z włoskich klubów, więc to, 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 to nie jest prosta sprawa. Okay. No właśnie, bo w klubie macie też Roberta Tarkę, z którym rozmawiałem o, o pracy w, w skauta w Micieland, gdzie, gdzie pracował. Jak wy to wykorzystujecie? Znajomość też jego rynku duńskiego i, i generalnie na czym się skupiacie? No i w, jak i znają się faktycznie nasi ludzie też na czacie, bo Ewil Dean pyta właśnie, czy jesteście zadowoleni z pracy Roberta Tarki, czyli powtarza trochę pytanie Szymona, ale chciałem podkreślić, że jest kompetencja tutaj. Jesteśmy zadowoleni, i patrząc, jaki ma nakład pracy ostatnio, to myślę, że wykorzystujemy go bardzo. Natomiast musicie poszerzyć dział w starting. innych warunkach on pracował tam, bo jednak Mitulany był klubem, jest klubem, które, którego stać było i stać jest na, na transfery, wysokie, transfery gotówkowe, czyli trochę też inny poziom zawodników, których on tam miał okazję obserwować. Natomiast jego wcześniejsze obserwacje doprowadziły do tego, że trafił do nas Elias Olson, bo, bo to jest zawodnik, który gdzieś u niego na radarze był i, i przez niego został wytypowany. To ciekawe. A też ściągali w Midland piłkarzy z Korei Południowej, więc to się łączy z naszymi wcześniejszymi mhm. pytaniami. A jeszcze zapytam, bo. Mówił Pan wcześniej o, o, tych, o to, że właściciel będzie musiał dołożyć trochę pieniędzy. A ile pieniędzy już tak mniej więcej dołożył Paolo Urfer do Lechii Gdańsk, Jak regularnie on dokłada i jak, w jakim stopniu musi w ogóle utrzymywać ten zespół obecnie? To znowu jest pytanie o finanse, więc tutaj o kwotach. Mnie, mniej więcej. No, nie, niech Pan nie Myślę, rzuca. Że to są znaczne kwoty. Okay. Poprzeciw, A no dobra, to znaczne kwoty nic nam nie rozstrzyga. Dlaczego, co, co przeszkadza Wam w byciu transparentnym klubem? W sensie powiedzieć konkretnie. No nie mówię, że kontrakt. Tak jak Jarosław Kules, tylko. Na właśnie zaangażowanie i mówi... właściciela w klub, no to myślę, że można. Albo Dawid Baldy na przykład. Nie, no chyba nie podpuszczacie teraz. Nie no, ale, ale no, weźmy na przykład prezes Kulewski może, może nie zawsze jest wzorem, jeśli chodzi o, bo tam też się pojawiają zaległości, no ale wychodzi na przykład na Twittera, wrzuca tyle i tyle kosztowała organizacja meczu, mamy takie i takie zaległości, tyle firmy tam nas z przeszłości nęka. Czy Lechia nie może zrobić też czegoś takiego? Tak, bo jakby dlaczego o tym mówimy? No jeżeli problem jest w braku sponsorów, albo poszukujecie sponsorów, no to dzisiaj sponsorzy chcą się reklamować przy wiarygodnych klubach. Nie, tw nie twierdzę, że nie jesteście wiarygodni, natomiast dobrze postrzegane są kluby, które po prostu mówią, jak jest. Wciąż, jeszcze, wokół, wciąż tyle was wydaliśmy za to, tyle za to, taki mamy problem, taki mamy problem. Wciąż wokół Lech i roztacza się trochę taka aura tajemniczości, że tam są jakieś takie rzeczy, które nie powinny wypływać, więc jest to w ogóle gdzieś tam zamknięte w safe i nikt nie ma do tego dostępu. I Jeszcze jedna rzecz, że też po prostu co jakiś czas musicie się tłumaczyć yy, po jakichś artykułach, które się pojawiają i, i na przykład zaprzeczać, że to wcale nie jest tak, że mieliście w, ta, w tym momencie takie zaległości, a no nie musielibyście, gdyby. Była właśnie większa transparentność. Myślę, że w ogóle chcielibyśmy się skupiać na sporcie i na tym, żeby sponsorzy, których szukamy, skupiali się na, na tym, żeby pokazywać się przy, przy sporcie, przy rozgrywkach, przy awansie, przy emocjach, a nie na kwestiach finansowych. Ja nie wiem, na ile wiśle Kraków pomaga. E, szum informacyjny wokół ich finansów, a nie wokół tego, co, co drużyna pokazuje na, na boisku, więc pod tym względem wydaje mi się, że nasza polityka, żeby nie mówić o rzeczach zakulisowych, mówić o tym, co jest na boisku, jest optymalna. A Paolo Urfer pozwał już Szymona Jatczaka za tamten tekst, za tekst o tym o jego powiązaniach rzekomych z wschodnimi z tego, inwestorami. Tego co wiem, to tak, natomiast więcej szczegółów nie znam. Ale rozumiem, że Lechia ma taką potrzebę jakby otwarcia się i wyjścia bardziej do kibiców, do mediów, no bo skoro bierzecie kogoś takiego jak Michał Sprędałowicz, no to nie po to, żeby akredytację zatwierdzał, tylko tutaj ma więcej zadań. Jak najbardziej. Ja nie mówię, że my chcemy się chować czy coś ukrywać, natomiast wolelibyśmy przekierować dyskusję na tematy sportowe, a nie na tematy finansowe, bo z tematami finansowymi mamy ludzi, którzy, którzy się mierzą i, i się zmierzą na pewno skutecznie. Natomiast chcielibyśmy, żeby rozmowa o Lechii toczyła się o tym, co się dzieje na stadionie, ile ludzi nas ogląda, i, i jak piłkarze sobie radzą, bo przy tym chcą się pokazywać sponsorzy. Okay. Bo ludzie się, ja się na przykład zastanawiam, o co do końca chodzi w Lechii Gdańsk, kiedy widzę Luisa Fernandeza, który ma gigantyczny kontrakt jak na warunki pierwszej ligi, a z drugiej strony y, nikt z ekipy medialnej nie jedzie na zgrupowanie, bo nie ma na to pieniędzy jak zakładam i, i to, to zgrupowanie nie jest relacjonowane. Więc tutaj jest naprawdę niewielki koszt, żeby spełnić jakiś taki totalny standard klubów pierwszej ligi, czyli właśnie wysłać człowieka na zgrupowanie, żeby pokazywał co się dzieje. No, a z drugiej strony mamy piłkarza, który jest wręcz aż jakąś ekstrawagancją jak na poziom pierwszej ligi. Tak, tak mi się wydaje, że płacenie takiego kontraktu y, jest, jest ekstrawagancją. No to ja znowu się nie zgadzam, bo to nie jest aż tak wysoki kontrakt mm -hmm. jak na warunki pierwszej ligi. Ale więcej no, niż 100 tysięcy miesięcznie? Nie rozmawiamy o kwotach, ale nie jest to. Ale zakłada pan, że w pierwszej lidze są piłkarze, którzy zarabiają więcej. Tak. tak? tak? tak. A budżet okay. płacowy Lechy jakbyśmy zestawili z innymi klubami pierwszej ligi? No my się zdecydowaliśmy na dość wąską kadrę. Tak naprawdę stawialiśmy na to na, na jakość zawodników, a nie na ich ilość, więc... Ze względu na to, że tych zawodników nie mamy aż tak dużo, to ten budżet myślę, że nie, nie jest wcale w czołówce pierwszej ligi. Nie znam wszystkich budżetów klubów, ale tak zakładam. Znaczy, jest w, w, w górnej szutce. połowie, w pierwszej szóstce może jest, tak, ale nie, nie jest w pierwszej trójki. Wisła Kraków mówi otwarcie, że to jest ponad 900 tysięcy złotych miesięcznie. Bardzo, bardzo dużo, co trzeba powiedzieć. U Was mniej więcej ile? Znowu. Ale to jest, ale to jest, ale jest bardzo kwotę, ogólne. No, to, to nie jest pytanie o, o pensję konkretnego zawodnika czy wydatek na transfery. No, myślę, że to nie jest aż tak inwazyjne. Ale na tyle mniej, że to jest przepaść? Mniej na pewno. Okay. Pytania, które zadają też ludzie, nasi widzowie też są ciekawe i mam wrażenie, że się rozkręciły. Było pytanie o to. Czy transfer Karola Czubaka, czy też wasza oferta za Karola Czubaka, to był pstryczek Legii i pana Kołakowskiego w waszą stronę, bo on to ogłosił oficjalnie, tak? że, że Lechia próbowała Czubaka sprowadzić do siebie latem. To jest mit, kłamstwo, oszustwo czy prawda? Ja z Czubakiem nigdy nie rozmawiałem. Jest piłkarzem Arki Gdynia i chyba tyle w tym temacie. Okej. Okay. Czy mecze ewentualnie barażowe będziecie grać przy ulicy Trauguta? Mam nadzieję, że do tych meczów w ogóle nie dojdzie, że drużyna będzie sobie radzić na tyle dobrze, że, że da nam bezpośredni awans. Natomiast jeśli by była taka ewentualność, to nie możemy grać na... Na sponsor Dawida Podsiadu wtedy, tak? Dokładnie tak. są priorytety. No. Stadion nie jest własnością klubu, jest własnością miasta. Ten koncert był, z tego co wiem rezerwowany jeszcze jak Lechia była w Ekstraklasie, więc w ogóle nie było takiego tematu i takich terminów, więc no nie mamy na to wpływu. Poza tym ja uważam, że dużym problemem jest to, że stadiony na siebie nie zarabiają w Polsce, więc kiedy może na siebie zarobić właśnie takim koncertem, to no, głupio, głupio, ja przynajmniej się z tego nie śmieję, bo jest ogólna taka beka trochę z Rechi że, że może być tam mecz na Traugutta zamiast koncertu Dawida Podsiadło, znaczy no koncert Dawida zamiast, zamiast meczu barażowego, jeśli się z czegoś śmiać, no to nie wiem, może ma, mamy chyba inne powody tutaj. Jeśli chodzi o Lechia, trochę dostarcza. Z punktu widzenia drużyny, my na Trauguta regularnie trenujemy, więc e, to boisko mhm. m, chłopaki znają lepiej niż, e, niż główną arenę. net byłby Więc byłby to, więc byłby to pe, w pewnym sensie atut. Okay. Czy, e, Kapi... I też przyjmie 8500 widzów arena na czy, e, czy Kapić i Chłań odejdą, jeśli nie awansujecie do Ekseklasy? Do bo no, to są zawodnicy, którzy według e, naszego widza przerastają umiejętnościami pierwszą ligę? Ja myślę, że takich zawodników, którzy przerastają umiejętnościami pierwszą ligę w tym momencie w Lechii jest więcej. Natomiast no, nie wybiegajmy w przyszłość aż tak daleko, żeby mówić co będzie w przypadku, jeśli ten scenariusz byłby aż tak negatywny wtedy z tymi zawodnikami będziemy się spotykać indywidualnie, rozmawiać o ich przyszłości. A jesteście trochę rozczarowani, że Kamilo Mena nie ma tak efektownych liczb jak na przykład Hłań właśnie? Bo wydawało się, że Kamilo będzie gościem, który zje tę pierwszą ligę po jakichś fragmentach, które pokazywał w Jagiellonii chociażby. Ale oglądałeś nasz ostatni mecz? No ostatni tak, ale oglądają też pozostałe. Myślę, że on tak jak inni młodzi zawodnicy, on się dopiero rozwija, cały czas jest lepszy i ten mecz pokazał jego naprawdę duży potencjał. Jeśli będzie rozwijał się dalej w takim tempie, to, to on i w Ekstraklasie będzie bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. E, oczywiście pewnie miał więcej sytuacji i te liczby mógł mieć lepsze, e, natomiast to, że nie ma więcej asyst, to też nie jest jego wina, a piłki daje naprawdę dobre. Okej. Okay pojawiają się pierwsze głosy, że to jest rozmowa czterech na jednego i kibic Lechi tutaj tak się przestawił, twierdzi, że pan uspokoił go doskonale, skoro jest pan w stanie pokonać czterech idiotów, czyli dziennikarzy, czyli nas. Ale <toszujesz> <tosujesz> tak, no, tak, ale czy Lechia będzie walczyć w przeciągu w ciągu najbliższych pięciu lat o europejskie puchary? Bo to jest też dobre pytanie, bo pan wspominał o tym, że Paulo Urfer ma takie plany, żeby o tą Europę walczyć I, i wspomniał Pan o tej Europie. Myśmy nie, nie podpytali, a faktycznie takie są wizje? No ja mówiąc szczerze, ta Europa padła na mojej pierwszej rozmowie z Paulo Urferem i to jest jeden z tych elementów, który mnie przekonał do, do pracy w Gdańsku. Ja naprawdę i, i, i Paulo mocno w to wierzy, ja też w to wierzę, że to w ciągu pięciu lat jest jak najbardziej możliwe i to jest cel klubu. Czyli nie pomyślał pan, ale wariat, na pierwszej rozmowie ledwo skleiliśmy skład na pierwszą ligę, czy sklejamy, a o mnie o pyta, gada. Gru, W grupie ligi mistrzów. <grym> nie, różne jakby elementy tej rozmowy naszej pierwszej dość szybko się realizowały, także, także tutaj... <grym> wiarygodność właściciela dla mnie była na bardzo wysokim poziomie. Czy generalnie ta wiarygodność polu Urfera i to, że no, bo jest wokół niego taka otoczka, że nie wiadomo skąd on przyszedł, że ma, ma zajmował się różnymi rzeczami związanymi też właśnie z jakimiś wschodnimi oligarchami, a pan mówi, że to jest gość, któremu warto zawierzyć, warto zaufać i że wszystko na razie się rozwija tak jak obiecał. Był też dyrektorem sportowym kilku szwajcarskich klubów i o tym się nie mówi. Ja nie wiem skąd ta otoczka. Be, to tak jest większych sukcesów chyba. Jak pamiętam, bo, bo przygotowywałem jego CV, to tak. Jego znajomość piłki jest bardzo, bardzo wysoka, naprawdę imponująca, e, więc e, myślę, że znowu bardziej powinniśmy się skupiać na kwestiach sportowych i tym, co on może tutaj wnieść, a nie szukaniu dziury w całym. Trochę jest to dla mnie nieuzasadnione. Różne postacie krążyły wokół Lech Higgins w ostatnich latach, i różne wpływy mieli też agenci. W Lechigdańskiej czy w dawniejszych czasach, wspominając tu chociażby Mariusza Piekarskiego. Jarosław Królewski ostatnio zaczyna prowadzić taką krucjatę, stwierdzając, że jeśli pracuje się właśnie w transferach i ogląda się ten rynek z perspektywy osoby, która śledzi uważnie rynek transferowy w Polsce, to że bardzo szemranymi postaciami są agenci, którzy różne tematy nakręcają i to faktycznie i potrafią też w niektóre kluby celować, jak do kaczki, tak? czyli na przykład ze strzelby, to już sobie ja dodaję. Ale czy faktycznie też pan odniósł wrażenie, że agenci są przeciwnikami klubów i te ich interesy, ich, ich działania mogą źle wpływać na działania klubu? Myślę, że najtrudniejsze relacje z agentami to są na styku Akademia, agenci, czyli, czyli ich działalność przy młodych zawodnikach, kiedy e, zaczynają trochę, ale to może też przepisy o, o młodzieżowcu trochę wprowadzają. To mówię na przykładzie Zagłębia Lubin, tak? bo to tam był e, duży problem, żeby zatrzymać chłopaków zdolnych z Akademii, którzy mieli nagle oferty z klubów ekstraklasowych, głównie dlatego, że, e, że tamte kluby potrzebowały młodzieżowców. U nas problemu z agentami nie ma, stawiamy na swój scouting, więc sami wyszukujemy zawodników. A temat Akademii, jeszcze, tak? bo to jest ciekawe, jak wy to rozwiązujecie? Bo też pojawiła się kwestia tego, że możecie się łączyć na przykład z Jaguarem Gdańsk, z którego Jan Ziłkowski przeszedł do Legii na przykład, którego rzekomo chcecie wykupić za 3 miliony, to już dygresja. Ale jak zamierzacie rozwikłać te kwestie Akademii? Czy będziecie się łączyć z tym Jaguarem, czy nie? O co w tym chodzi? chyba pomieszanie zawodników, bo to bramkarz z Jaguara przeszedł do, do innego My mieliśmy, to też jest ciekawe, bo mieliśmy jedno spotkanie z Jaguarem. Chcieliśmy zobaczyć ich obiekty, zobaczyć jak trenują. Ja nie jestem z Gdańska, więc też było to dla mnie możliwość zobaczenia, jak, jak, jak to wygląda u innych. I z tego nagle powstała jakaś historia, że my oddajemy Akademię, rezygnujemy z Akademii. No nie ma takiego tematu. Akademia jest w Lechii Jaguar robi świetną robotę. Chcielibyśmy mieć z nimi dobre relacje. Też właśnie po to, żeby zawodnicy nie trafiali z Gdańska poza, tylko, tylko trafiali do, do Lechy i, i, i jeśli mają budować swoją karierę, to przez Lechy, a nie przez inne kluby. Ostatnia rzecz. Zapraszamy pana na program za rok. Będziemy rozmawiać już o eksaklasowej stawce? Ja głęboko w to wierzę, że tak. Dobrze, to w takim razie przyjdzie Pan wtedy wcześniej, bo ten program jak lasie jest o 17, nie 18. Dziękujemy serdecznie. To byli Weszło Polscy. Widzimy się chyba za dwa tygodnie, może za nawet trzy tygodnie, bo za tydzień jest kadra, za dwa tygodnie chyba jest Wielkanoc, a za trzy tygodnie dopiero będzie grała Liga, bo chyba w poniedziałek będzie Liga minus wtedy, więc... Tak, bo są cztery mecze, więc... Może to we wtorek. W to, no, jeszcze zobaczymy, tak czy inaczej polscy nadają ciągle. Zostawiajcie swoje komentarze, czy to na temat Lechii Gdańsk, czy reprezentacji, czy swoje pomysły na Kolejne programy, formaty, to jak ma to wszystko wyglądać, się na wszystkie komentarze standardowo odpisuję. Będę siedział dzisiaj też do nocy, do późnej, do drugiej, trzeciej i będę Wam odpisywał na wszystkie komentarze. Zostawiajcie lajki, komentujcie jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie. Szymon Janczyk. Dziękuję. Jakub Chodorowski, dyrektor do spraw sportu w Lechidańsk. Dziękuję. Jakub Białek. Dziękuję. I Przemysław Michalak. Dziękuję. Ja nazywam się Jan Mazurek i widzimy się w przyszłości.